Dobry wieczór raz jeszcze. Ja się zawsze zastanawiam, na ile te prawa Kopernika można uszeregować od tego, które jest najistotniejsze, do mniej istotnego. I mam czasem wrażenie, że to prawo dotyczące pieniądza częściej się u nas sprawdza. No ale co ja Państwu na ten temat mogę powiedzieć, skoro są o wiele lepsi od tego? Debata na temat roli banków centralnych w czasach kryzysu właśnie przed nami, a najlepiej powiedzą o tym ci, którzy tymi bankami zawiadują. O poprowadzenie tego panelu poproszę pana Dawida Marcza. Yes, thank you very much indeed. And, dziękuję bardzo. Bardzo miło mi być w Toruniu. Przyjadę chyba tutaj na urodziny, na rocznicę śmierci, więc wtedy, kiedy słońce będzie świecić. Zapraszam panelistów. Prezes Glapiński, profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Poprosimy o zajęcie miejsca Sandra Svaljek, wiceprezes Narodowy Bank Chorwacji, najnowszy członek euro. Witamy. Martin Schlegel z zarządu Szwajcarskiego Banku Narodowego. Zapraszamy. Mamy również, zapraszamy Simonę Krepsztę z Litvos Bankas, z Wilna, świeżo z Wilna. Mamy Ilię Lingorskiego, również z Narodowego Banku Bułgarii, zapraszamy. I jest również z nami Krystian Popa z Rumunii. Narodowy Bank Rumuński i Siergiej Nikołajczuk, serdecznie powitajmy z Narodowego Banku Ukrainy. A więc mamy spory program. Panelistom wysłaliśmy 6 pytań egzaminacyjnych na temat sposobów, w jaki sposób banki centralne muszą zmienić się, przede wszystkim ze względu na walkę z inflacją, najpierw podniesienie, a później obniżenie inflacji. Było to ogromne zadanie dla banków centralnych i o tym będziemy mówić również o politycznej kwestii komunikacji. Jesteśmy światem połączonym i o wpływie wojny na Ukrainie. Jeżeli będzie czas, to być może porozmawiamy o walutach cyfrowych, o kolejnym wyzwaniu dla centralnych banków w różnych krajach. Cieszymy się, że tyle banków jest reprezentowanych w tym panelu i kilka banków czeka na dołączenie do euro, co nas cieszy. Będziemy mówić o różnych czynnikach, czy kraje powinny dołączyć się do euro, czy nie, czy będą to dobre doświadczenia w momencie, kiedy dołączą się do strefy euro. Ale najpierw profesor Adam Glapiński, jesteśmy na jego terytorium, żeby odpowiedział we własnym języku. Profesorze, przekazuję panu głos i zapraszam panelistów do debaty. Może będzie okazja, żeby ktoś zadał pytanie z publiczności. A więc panie profesorze, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Będę mówił po polsku, tak ustaliliśmy, bo mamy transmisję. Chcielibyśmy, żeby dotarła ta treść do większej ilości osób. Trudno powiedzieć, czy jestem na swoim terytorium, bo Toruń to jest specyficzne miasto, zupełnie wyjątkowe na mapie Polski. Mamy kilka takich miast, które są naprawdę międzynarodowe, które tchną duchem nauki jeszcze z czasów renesansu, a nawet średniowiecza, na przykład w przypadku Krakowa.
I chcielibyśmy, żeby nasza instytucja też miała ten wymiar międzynarodowy od samego początku. Połowę przedstawicieli wszystkich podstawowych izb, ciał, wykładowców będą stanowili najwybitniejsi przedstawiciele poszczególnych nauk z całego świata. Chcielibyśmy, żeby polscy studenci, polscy doktoranci, polski świat nauka miał do czynienia z najwybitniejszymi prądami, ale też osobowościami z całego świata. Przypominam, że powstaje pierwszy uniwersytet w wolnej Polsce po obaleniu komunizmu, czy tam przekształceniu się jego w nie wiadomo co. Po 30 latach. Potężna, wielka instytucja. Osoby, które się przyczyniły do powstania tej instytucji, przejdą na zawsze do tej dobrej polskiej historii, w szczególności pan minister Czarnek, pan prezydent Duda, może kolejność jest niewłaściwa, ale nie jestem dyplomatą. To naprawdę są ważne chwile. Może nie jak królowa Jadwiga z Uniwersytetem Jagiellońskim, no ale dla mnie to jest coś podobnego. Także dla ekonomii, dla nauk o zarządzaniu to jest bardzo ważny moment. Trochę ściągnęliśmy doświadczenie węgierskie, ale łączymy w jakiś sposób siły instytucji uniwersyteckiej i takiej no, rady, którą jest Akademia Naukowej, z siłami Banku Centralnego. Bo tak się składa, że banki centralne są tą ważną dzisiaj instytucją, najważniejszą obok rządu w życiu gospodarczym, instytucjonalnie, ale i finansowo. My jako Bank Centralny Polski mamy w zwyczaju zapraszać z całego świata wykładowców, laureatów Nobla z ekonomii i z innych zresztą dziedzin. I oni mieli do tej pory bardzo skromne audytorium, które słuchało ich wystąpień. Całą tą nasz wkład dajemy do dyspozycji nowemu uniwersytetowi, Akademii Kopernikańskiej. To wszystko ma się przyczynić do tego, żeby tworzyła się prawdziwie nowoczesna, światowa elita. W dobrym znaczeniu tego słowa elita, jeśli chodzi o poziom nauczania, o poziom wiedzy, o poziom publikacji, a nie elita w znaczeniu odizolowywania się od społeczeństwa, od zwykłych ludzi i gospodarki, i dobrobytu przeciętnego człowieka. Tym się będziemy różnić od różnych innych elit, które w Warszawie czy innym mieście przestają trochę myśleć o zwykłym człowieku. Kopernik jest, przynajmniej tak się uważa, twórcą rewolucji naukowej. Mówimy o rewolucji kopernikańskiej także w naukach ekonomicznych, jak Państwo wiecie. Takich rewolucji już kilka zresztą było. No to najbardziej sławne to jest z 1870 roku. No ale właśnie dlatego, że potrafił na nogi postawić swoją dziedzinę. Co z tego, że wcześniej niektórzy już w czasach greckich filozoficznie wywiedli, że właśnie Ziemia nie jest centrum, tylko Słońce. Tego naszego mikrokosmosu, tego, który nas otacza, bo przecież to nie jest daleko cały wszechświat. Ale nie potrafili tego matematycznie przedstawić. Kopernik to zrobił. I od tej pory ta teoria szybko zdobywała teren. Oczywiście Kopernik, ponieważ nie znał praw grawitacji jeszcze, nie było nowoczesnej czy tam późniejszego etapu fizyki, bo ten też już jest przecież za nami, nie potrafił wyjaśnić, dlaczego ludzie po drugiej stronie Ziemi w takim razie nie odpadają od kuli ziemskiej. Tego nie wiedział, ale wiedział, że najlepiej ruch planet na niebie i wszystkie zjawiska wyjaśnia właśnie taka teoria. A oznaczała ona wielką rewolucję w myśleniu. Że człowiek nie jest takim centrum wszystkiego, jak to się przedtem wydawało. Wydawałoby się banalne spostrzeżenie. No ale my dzisiaj jesteśmy w trochę podobnej sytuacji. Może i dopuścilibyśmy myśl, że poza ludźmi jakieś istoty boskie istnieją też we wszechświecie, ale jak na razie nie dostrzegamy ich istnienia wokół nas na co dzień, chociaż słyszymy o jakichś dziwnych
dziwnych przedmiotach latających nad innymi krajami się dowiadujemy, że te rządy tylko nie chciały o tym informować, żeby zamieszania nie robić. Może są jakieś inne światy, ale nas tutaj w Toruniu, w Warszawie interesuje dzisiejszy świat i dzisiejsza Polska i zwykli ludzie. I ci ekonomiści, którzy się gromadzą w tej chwili w tej Izbie, właśnie takiej idei poświęcają swój czas i myśli. Ekonomia dla człowieka, ekonomia uwzględniająca dobro człowieka. Nie jakieś fantasmagorie komunistyczne, inne jakieś ideologiczne, doktrynalne uszczęśliwianie. Ciągły, systematyczny wzrost dobrobytu. Jest mi niezwykle miło wystąpić właśnie w takich okolicznościach i w takim momencie. Czuję się naprawdę wzruszony. Światowy Kongres Kopernikański to jest wyjątkowe wydarzenie, które przejdzie do historii. Bardzo się także cieszę, że dołączyli do mnie dzisiaj moi szanowni koledzy z banków centralnych. Pan Martin Szlegel, pani Sandra Szwaliek, pan Sergii Nikolajczyk, pan Simona Skrepszta, pan Ilija Lingorski, pan Christian Popa i pan David Marsz, który rozpoczął spotkanie i będzie prowadził, przedstawiciel jednej z najsławniejszych, najbardziej żywych, aktywnych instytucji międzynarodowych. Instytucja, którą pan David Marsz reprezentuje, jest to instytucja, która właśnie powoduje, że banki centralne, instytucje centralne, ludzie świata finansów z całego świata rozmawiają ze sobą, dyskutują. Ja poznałem, zostałem prezesem banku centralnego, dzisiaj już guwernerem. Zmieniliśmy też nazwę, ponieważ wszyscy prezesi prawie ze świata banków centralnych się nazywają guwernerzy. Tylko kilku zawsze, dwóch, trzech prezesów było. To zmieniliśmy też, że w Polsce też mamy guwernera. To dotyczy zmiany wizytówek, prawda, i pieczątek, no ale jest istotne. Poznałem pana Davida Marsza właśnie od tej strony. Po raz pierwszy byłem na konferencji przez niego zorganizowanej, gdzie poznałem, że są normalni ludzie wśród ekonomistów. A nie sami politycznie poprawni, zamknięci w sobie, przedstawiający jakieś teksty, które w ogóle do ludzi nie docierają. Ekonomia oczywiście nie jest nauką w takim sensie jak astronomia, czy fizyka. Nie jest. Nie jest nauką doświadczalną. Zawsze to studentom na początku mówię. Weźcie nawet ze swojej uczelni kilkudziesięciu ekonomistów. Albo weźcie 100 najlepszych ekonomistów w Polsce. Zamknijcie ich w jednym pomieszczeniu i spytajcie, jakie mają być podatki. Czyli coś, co ludzi bezpośrednio dotyczy. Każdy z nich prawdopodobnie powie co innego. Oczywiście może się zdarzyć, że fizycy się zbiorą. Będą mieli dwie różne teorie światła. Początku wszechświata, czarnej dziury czy coś. Ale jaka jest różnica? W astronomii czy w fizyce w końcu po jakimś czasie się okazuje, która teoria jest słuszna. No w ekonomii nie. W ekonomii nie. Nadal jest kilkadziesiąt teorii. Ekonomia się nie rozwija tak, że stara szkoła odpada i na to wchodzi nowa. W ekonomii do starej szkoły dochodzi nowa. Jest kilka różnych punktów widzenia. Wiedza bardzo rośnie. No w porównaniu z Kopernikiem dziś jesteśmy o wiele mądrzejsi ekonomicznie. On mówił o pieniądzu kruszcowym. My dzisiaj mamy pieniądz, głupio to powiedzieć, prawda, bo nas słuchają, być może oglądają miliony ludzi. My mamy dzisiaj do czynienia z pieniądzem opartym na niczym. To jest pieniądz fiducjarny i jest sztuką utrzymać ten pieniądz na takim poziomie i o takiej wartości, żeby służył narodowi. Służył i rozwojowi, i dobrobytowi jednocześnie. To jest bardzo skomplikowana i wiedza, i sztuka. Taka jest ekonomia, ale taka jest socjologia i wiele innych nauk społecznych. Chociaż są twarde dziedziny. Są twarde dziedziny oparte na matematyce, jak ekonometria. Bo one w ogóle się do rzeczywistości nie muszą odnosić, tylko wychodzą z logicznych zasad i są ich rozwinięciem. No i jest ekonomia eksperymentalna. Że zamykamy ileś tam osób w jakimś laboratorium i robimy badania, ile wytrzymają bez jedzenia, jakie będą wybierali potrawy, czy będą kawę preferowali, czy herbatę i tak dalej, i tak dalej. Ale one mają pewne ograniczone znaczenie. Dam przykład. Wszystkie kraje wysoko rozwinięte mają modele ekonometryczne niesłychanie subtelne, przewidujące inflację i tempo wzrostu gospodarczego. No ale nadal. Niektórzy żartują, że jesteśmy w stanie przewidzieć z taką dokładnością jak meteorolodzy. Nie jak Kopernik, ruch planet na tych widocznych obiektów na niebie. My trochę jak pogodę.
Przypominam, że prognozowanie pogody, w szczególności przez wojsko, to też jest oparte na najnowszej wiedzy, nauce, obserwacji satelitarnej itd. Ale obiekt jest skomplikowany. W przypadku meteorologów to jest kula, wokół której jest cienka warstwa atmosfery, prądy, temperatury różne i tak dalej. Jest trudno przewidzieć wszystko tak dokładnie. Z dnia na dzień łatwiej, im dłużej, im tym trudniej. Ekonomia dotyczy tak skomplikowanych zjawisk. Mamy 7 miliardów ludzi, którzy podejmują indywidualne decyzje. Rodziny, przedsiębiorstwa, kraje. To wchodzi w zależności, w interakcje. Są oczekiwania inflacyjne, są realne koszty, które się podnoszą. I to wszystko się splata w taki ciąg zdarzeń, że trudno jest w szczegółach przewidzieć, szczególnie co będzie za jakiś czas. To tak tłumaczę tylko dla tych, którzy się dziwią, że czasami nie trafiamy w punkt i podejrzewamy, że mamy złą wolę albo jesteśmy niedokładni w swoich badaniach. W bankach centralnych, które tu są reprezentowane, są najlepsi ludzie, jacy danymi kraj dysponuje, do przewidywania, do badań, najlepsi ekonometrycy, najlepsze modele ekonometryczne. Nikt w Stanach, czy w Anglii, czy gdziekolwiek nie mają lepszych. To jest to samo. I wszędzie to prawdopodobieństwo jest mniejsze lub większe. Jak czasy są spokojne, przewidujemy idealnie. Ale nie przewidujemy, kiedy nastąpi agresja jakiegoś satrapy rosyjskiego na inny kraj. Nie przewidujemy, że pogoda gwałtownie się nagle gdzieś tam zmieni. Nie przewidujemy pandemii. To jest niemożliwe. Ale co więcej, no banki centralne się też pomylili w tych skutkach pandemii. Wszyscy przewidywaliśmy na całym świecie. Od Waszyngtonu do Tokio i do Europy, że po pandemii aż tak bardzo inflacja nie wyskoczy, że trochę wyjdzie w górę i zaraz zacznie spadać. Okazało się, że to wyżej poszło i bardziej trwale. A potem przyszły szoki energetycznych nośników cen i agresja rosyjska na Ukrainę, której konsekwencje cały czas przeżywamy. I od rozwoju tej wojny oczywiście nadal dużo zależy. Jak Zachód się zmobilizuje, będzie w stanie moralnie, etycznie i militarnie i finansowo wspomóc wolny kraj, wolny naród, który chce po prostu żyć w spokoju i chce żyć w Europie. No i my ekonomiści do tego się dostosowujemy. Do nas to jest to jak pogoda za oknem. My się musimy do tego dostosować. Wpływu na to nie mamy. Kopernik był sławny i nadal jest sławny jako astronom, twórca heliocentrycznego modelu. Według polskiego powiedzenia, wiersza sławnego, wstrzymał słońce i ruszył ziemię. To ziemia się obraca i jeszcze wiruje wokół słońca, a nie odwrotnie. I tak jest znany też w Polsce. Muszę tutaj powiedzieć samokrytycyzmem, że no nie udało nam się studentów, wszystkich ludzi w Polsce nauczyć tego, że był wielkim ekonomistą. Osobiście to robiłem, ale my jako środowisko ponownie podejmujemy walkę o to, żeby pokazać, że Kopernik był jednym z kilku najwybitniejszych ekonomistów swoich czasów. Wtedy jeszcze można było być i ekonomistą, i astronomem, i teologiem, i działaczem jakimś, prawda, był kanonikiem, funkcjonariuszem, który kierował jakimś odcinkiem życia społecznego. Można było pogodzić ze sobą. Dzisiaj my jesteśmy strasznie wyspecjalizowani, to jest niemożliwe. Niemniej każdy kulturalny człowiek jakąś ogólną wiedzę musi mieć. Spotykamy czasem takich ekonomistów czy pseudoekonomistów, co są bardzo mądrzy w jakiejś wąskiej dziedzinie ekonomii, a wiedzę o świecie, o polityce, o międzynarodowym jakimś wymiarze mają zerową. No oni nie mają autorytetu. Spotykamy ekonomistów polskich, którzy w ogóle nie mają w sobie jakiejś dumy narodowej, patriotyzmu, nie dbają o dobro narodowe. To też są niepełni ludzie. To są cząstkowi ludzie. Kopernik jakoś łatwo godził to, że mówił po niemiecku, pisał po łacinie, a czuł się wielkim polskim patriotą. I był gotów bronić Polski fizycznie, dbał o odpowiednie militarne zabezpieczenie miasta, w którym żył. To wszystko nie stoi w sprzeczności. Przecież my jesteśmy patriotami dlatego, że jesteśmy Europejczykami. Europa się opiera na tym, że na pluralizmie. Dlaczego Grecja najpierw wybuchła kulturowo i ekonomicznie? Potem Rzym, jak się stał wielonarodowy? I dlaczego Europa? Bo wiele różnych kurtów, wiele różnych narodów,
się złożyło na to bogactwo, z którego to wyrosło. Kraje, które były bardziej monolityczne, znikły. Nie miały tej siły wewnętrznej. Oczywiście najdłużej, proszę pamiętać, istniała państwo i cywilizacja bizantyjska. 1000 lat. Chrześcijańskie państwo i cywilizacja bardzo dobrze zarządzane, ale w pewnym momencie te mechanizmy się popsuły. Tu dochodzimy do tego, jak się ma ekonomia do demokracji. Mój wielki nauczyciel, Joseph Schumpeter, bo jestem schumpeterystą, nigdy tego nie ukrywałem, no pokazał już w swoich pierwszych pracach, jeszcze młodzieńczych, no, że istnieje ten zasadniczy problem między demokracją parlamentarną, w zasadzie jedna osoba, jeden głos, a tym mechanizmem kapitalistycznym konkurencji, pogoni za zysku i wydajnością. Tu jest sprzeczność. A jednocześnie inaczej cywilizacja nasza nie może istnieć. Demokracja ma to do siebie, że zwykli ludzie wymuszają no, to, że są te elementy dobrobytu w państwie europejskim. Że nie dopuszczamy do tego i nie bierzemy pod uwagę, że ludzie mają być głodni, że dzieci mają być głodne, że nie mają mieć dostępu do edukacji, że mają nie mieć miejsca do mieszkania. To wszystko kosztuje, ale to jest kosztem oczywiście wydajności. Wszyscy w Europie mamy powszechną edukację za darmo, tą podstawową, 10-letnią. Wszyscy mamy jakąś służbę zdrowia społeczną. To nie jest najbardziej wydajny mechanizm ekonomiczny, ale dajemy ludziom najwyższy poziom cywilizacyjny w historii. Europa osiągnęła najwyższy światowy poziom w tym cywilizacyjnym awansie człowieka. Chciałoby się powiedzieć, taka wizja chrześcijańska, chociaż to już są w dużej mierze niechrześcijanie. Oni myślą, że są niechrześcijanie, że są niewierzący, ale są. Bo wyznają tę ideę, że człowiek jest czymś więcej niż jakimś robotem. Że ma w sobie, no nie da się tego inaczej nazwać, duszę. Że jest coś wart. Że jest sam w sobie bezcenny. A jednocześnie musi służyć dobru wspólnemu. To jest podstawowa idea przecież różnych odłamów chrześcijaństwa. Ten solidaryzm społeczny. To, że jesteśmy rodziną, tak czy inaczej rozumiano. To nas tutaj łączy wszystkich razem. I teraz pogodzić to z rozwojem gospodarczym, z konkurencją. No mamy takie kraje w Europie, skandynawskie, no, które łączą na przykład najwyższe na świecie podatki z niesłychanym sukcesem konkurencyjnym. To można połączyć. Kiedy? Kiedy nauka jest rozwinięta, postęp techniczny, wydajność pracy. Dlatego edukacja jest jednym z najważniejszych narzędzi rozwoju gospodarczego. Dlatego ten uniwersytet spełni ogromną rolę też. Właśnie w tym. Oczywiście potrzebne są politechniki. Po komunizmie te politechniki nie powstały, nie powstają, bo są drogie. Też do tego będziemy dążyć, żeby te politechniki powstawały. Żeby ci młodzi ludzie rzeczywiście byli uczeni według standardów najwyższych zachodnich. Jak powstrzymać wypływ teraz tych młodych, zdolnych ludzi za granicą? No trzeba zapewnić takie warunki pracy i finansowe w Polsce i bytowe, żeby z zagranicy do nas przyjeżdżało ich coraz więcej. Dlaczego nie? Na konferencjach prasowych często przypominam, przestałem mówić o naszym zbliżaniu się do Niemiec w sile nabywczej na głowę ludności, bo to jest dosyć odległa perspektywa, no trudno do przewidzenia zresztą. Ale do Francji w sile nabywczej na głowę dochodu rocznego my się zbliżymy, czy będziemy tożsami z 80% francuskiego dochodu za 8 lat. No w ciągu tego dziesięciolecia. I wtedy praca naukowa, praca informatyków, matematyków, logików, ale też i filozofów musi być tak wynagradzana, że najlepsi uczeni będą też do nas przyjeżdżali i pracować będą na naszych uniwersytetach. Dzięki wspomożeniu, dzięki współpracy Uniwersytetu, tego Akademii Kopernikańskiej z Centralnym Bankiem zapewnimy odpowiednie finansowanie, aby tutaj laureaci Nagrody Nobla i najlepsi uczeni przyjeżdżali i wykładali. I żeby się nie czuli, że przyjeżdżają tylko z sympatii dla biednego kraju. Nie, otrzymają też odpowiednie wynagrodzenie i odpowiednie warunki. To jest nasza ambicja. Polska staje się krajem, który już musi zacząć też pomagać w Banku Światowym, w MFW, wszędzie. Polska przechodzi z tego kraju, który otrzymywał pomoc, do kraju, który zaczyna świadczyć pomoc.
To samo w Unii Europejskiej. Już następny budżet będzie przecież dla nas negatywny, w tym sensie, że będziemy więcej wkładać niż otrzymywać. Po prostu osiągamy taki poziom. Ktoś może żałować, że już nie jesteśmy tym biorącym, ale chyba wolimy, zamiast stać z wyciągniętą ręką, dawać w tą rękę komuś tą wędkę, żeby zaczął łowić. Traktat o biciu monety Kopernika do dziś jest aktualny. Odnosi się do pieniądza kruszcowego oczywiście, ale jest aktualny. Tam wszystko logicznie jest wywiedzione. Kto ponosi dzisiaj odpowiedzialność za pieniądz? Często krytycy banków centralnych mówią, że to banki centralne są odpowiedzialne za inflację, bo za dużo pieniądza wykreowały. Ale to nie jest prawda. Pieniądz kreują głównie banki komercyjne. Dają tyle pieniądza, ile gospodarka oczekuje i chce. Ale banki centralne są odpowiedzialne w dłuższym czasie za to, żeby jego poziom był właściwy. No Milton Friedman powiedział, że inflacja zawsze jest zjawiskiem pieniężnym. I widzimy już w Polsce i w innych krajach, że ta podaż pieniądza już rośnie w sposób umiarkowany. Nie taki jak w wysokiej inflacji, co oznacza, że inflacja już wchodzi w trend spadkowy. Albo zaraz, albo już weszła w niektórych krajach. Znajdujemy się w takim momencie. Działania banków centralnych, i o tym muszą wiedzieć telewidzowie, radiosłuchacze, studenci. One działają w długim czasie. Nasze lekarstwo działa w długim czasie. Jak my zmieniamy stopy procentowe, jakieś działania na rezerwach, to one działają w ciągu 2 lat. Teraz przychodzi moment, kiedy ta polityka banków centralnych daje skutek. Ta inflacja będzie spadać. W Polsce będzie spadać już pod koniec tego kwartału, aby dojść do jednocyfrowego poziomu na koniec roku. A mamy w tej chwili ponad 17. To będzie szybki spadek. Tak jak był szybki wzrost, będzie szybki spadek. Robimy, co możemy. Wszystkie banki centralne robią to, co mogą. Agresja rosyjska, tak w skrócie mówiąc, jest główną przyczyną inflacji na całym świecie. Inflacja wzrosła na całym świecie. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego światowa inflacja średnio w 2020 roku wynosiła 3%, a teraz wynosi w 2022 roku 9%. Trzykrotnie jest wyższa. Na całym świecie, chociaż agresja rosyjska przecież jest w tym miejscu. I z tego poziomu w każdym kraju inaczej będziemy schodzili w dół. Dlaczego w krajach pokomunistycznych ta inflacja jest wyższa? Bo ona dotyczy całego pasa tych gospodarek środkowo-wschodnich i bałtyckich w szczególności. Dlatego, że te kraje się o wiele szybciej rozwijają. Każdy kraj, który rośnie szybciej, ma wyższą inflację. Zawsze ma wyższą, nawet tą umiarkowaną, a w tym okresie wzmożenia to wzmożenie jest multiplikowane. To jest normalne. Nic się szczególnego w tych krajach nie dzieje. Te banki centralne nie zrobiły żadnych błędów, rządy nie zrobiły szczególnych błędów. To jest normalne zjawisko, to jest taka gorączka. Zaaplikowaliśmy lekarstwo, końską kurację, bo podnoszenie stóp, drogi pieniądz kosztuje społeczeństwo, jest bolesne. To są bolesne zastrzyki, ale ono już zaczyna działać i będzie działać do końca roku. I w przyszłym roku i w następnym. Dopiero w 2025 zejdziemy do poziomu chyba dobrego. Nie możemy niestety na laurach spocząć. Najbliższa przyszłość to jest nadal trwanie tej kuracji. Są zadawane już pytania niecierpliwe kredytobiorców, innych, kiedy będziemy obniżać stopy procentowe. No będziemy obniżać we właściwym momencie, jak uznamy, że to jest racjonalne. Teraz jest jeszcze za wcześnie. Tak jak zaczęliśmy podnosić we właściwym momencie, z perspektywy czasu widać, że zrobiliśmy to dobrze, rok przed głównymi bankami świata, ale one miały swoje racje, swoje uzasadnienia wynikające z gospodarki. Tak samo we właściwym momencie obniżymy. Czy to będzie koniec tego roku? Chciałbym tego głęboko. Wierzę, że ten Kopernik gdzieś tam z góry na nas patrzy i mówi: panie gubernerze, trzymam kciuki za Polskę, żeby wreszcie można było tą dawkę lekarstwa zmniejszyć. Pan jest odpowiedzialny i pana bank, i pana ludzie za to, że ten pieniądz ma być taki, jaki powinien być. Mamy wolny pieniądz, proszę pamiętać, jeden z nielicznych krajów na świecie, gdzie jest całkowicie wolna waluta. Na rynku się kształtuje, nie interweniujemy w nią.
Trzymam kciuki za was, żeby wam się udało. Ale jak we wszystkim, proszę państwa, poza dobrą taktyką, dobrym polityką, potrzeba jest odrobina szczęścia. Odrobina szczęścia. Trzeba wszystko zrobić, jak w tym dowcipie o tym, co się żalił Panu Bogu, że nie wygrał w totolotka, jest taki wierzący. I Pan Bóg mówi, no ale nie wypełniłeś kuponu. My ten kupon wypełniliśmy. My wszystko robimy, co trzeba. I teraz nam trzeba odrobinę tego, żeby się wydarzenia potoczyły tak, jak się spodziewamy. A najlepiej byłoby, jaki scenariusz byłby najlepszy? Ukraina wygrywa zdecydowanie z Rosją i świat Zachodu jako taki. Kończy się ta wojna. Ceny surowców spadają wszystkich do poziomu niskiego. Wraca wolny handel w skali świata. Ustają te problemy z transportem, z łańcuchem dostaw. Wszyscy zaczynamy konsumować z powrotem dobrze. I żyjemy długo i szczęśliwie w zdrowiu. I to liczymy, że Kopernik już tam z góry jakoś nam tam załatwi. Wiem, że myśli o całym wszechświecie nadal, ale o Polsce, tym kawałku takim, o krajach, które z nami współpracują, a w tym jest Szwajcaria, z którą najbliżej współpracujemy w grupie Banku Światowego. Proszę pamiętać, że Szwajcaria wyjątkowo jest jakoś związana z tym kawałkiem Europy i jakoś darzy tutaj uwagą ten kawałek świata. Z pozycji swojego bogactwa, doświadczenia, wiedzy i tak dalej. Bardzo za to dziękujemy. No więc o tym kawałku też niech Kopernik myśli i nam to zapewni. Jestem szczęśliwy, że spotykam się z państwem. Prezesi tych wszystkich banków są już członkami naszej Akademii. Połowa członków Akademii to są najwybitniejsi przedstawiciele ekonomii praktycznej i teoretycznej z całego świata. I oni zapewnią też to, że ten poziom będzie właściwy. Będziemy odpowiedzialni za poziom, za listę zapraszanych gości. A Bank Centralny zadba, żeby były razem z budżetem państwa o to, żeby były na to środki. Dziękuję bardzo państwu za uwagę i mam nadzieję, że już niedługo, już wkrótce będziemy razem się cieszyć ze wspólnych sukcesów Polski i polskiej gospodarki. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Chciałbym teraz podkreślić, że poruszono tutaj wiele różnych tematów. Natomiast myślę, że jeżeli zostaniesz pewnego dnia prezesem Europejskiego Banku Centralnego, to zmienisz całkowicie glosariusz i jego słownik. Mówisz bardzo prostym, łatwym do zrozumienia językiem, co jest bardzo ważnym elementem skutecznej komunikacji. A dzisiaj o niej też będziemy mówić. Bardzo podobał mi się ten pomysł, że patrzy się na nas Kopernik gdzieś z góry, jest z nas bardzo dumny i zadowolony z Polski, z innych krajów na świecie. Myślę, że to jest to podejście, które powinniśmy przyjąć. Natomiast reszta gości będzie mówić nie wstawiając, ale było to doskonałe wprowadzenie do naszego tematu rozmowy, dlatego że banki centralne tak naprawdę to zbiór różnych doktryn. To nie jest ścisła sztuka per se, czy ścisła nauka per se. Natomiast staramy się cały czas trzymać rękę na pulsie, monitorować, co dzieje się na rynkach finansowych. Prognozowanie jest ważnym elementem naszej działalności. Gdybyśmy chcieli na przykład utrzymać inflację na poziomie tak niskim jak 2% w tym roku, prawdopodobnie nadeszłaby szybko recesja. Także warto też podkreślić, bo mamy tutaj przedstawiciela Centralnego Banku Ukrainy, że w obliczu okrutnej rosyjskiej agresji, w wyniku której cierpi wiele osób, była to także pobudka dla całej Europy, dlatego że uświadomiliśmy sobie, jak wyglądają realia życia w pobliżu Rosji i jakie działania należy podjąć. Pragnąłbym teraz podziękować narodowi ukraińskiemu za odwagę, za prowadzenie
walki, natomiast też otworzyło nam to oczy. Natomiast bardzo starannie dobrano uczestników dzisiejszego panelu. Mamy tutaj trzech członków z Unii, ale nie ze strefy Unii. Mamy też kraje, które niedawno wszedł do strefy euro i kraje, które w strefie euro nie są, Szwajcaria i Ukraina, które siedzą po obu moich stronach. Ja byłem w 1991 roku na konferencji Maastricht i kanclerz Kohl powiedział wtedy, że Wielka Brytania i pozostałe kraje przyjmą wszystkie euro. Ja się wtedy z nim założyłem, że tak się nie stanie i faktycznie miałem rację. Zresztą Martin, ty nam możesz później powiedzieć, kiedy dołączy do strefy euro Szwajcaria. Także zacznę może od Sandry Szwalię, która jest zastępcą prezesa chorwackiego czy gubernora chorwackiego banku centralnego. Proszę powiedzieć nam, jakie widzimy plusy i korzyści dla Chorwacji, dlatego że nie macie już tak naprawdę w tej chwili żadnej władzy, żeby tworzyć swoją idiotyczną politykę monetarną. Ktoś inny za was to robi. Natomiast słowo wiarygodność. Niedawno wstąpiliście do grupy banków centralnych, które zbierają się razem co 6 tygodni. Czy twoim zdaniem tracą one wiarygodność, pomimo że Adam powiedział, że nie popełniły one żadnych błędów, natomiast jakie jest ryzyko rosnącej inflacji? Inflacja cały czas rosła w ubiegłym roku, także bardzo proszę, bardzo cieszę się, że jesteś tutaj, Sandro. Dziękuję, Davidzie, zawsze miło mi z tobą rozmawiać. Tyle pytań mi zadałeś i na wszystkie z nich odpowiedź nie jest niejednoznaczna. Chciałabym na początku powitać ludzi siedzących na sali w imieniu Chorwackiego Banku Centralnego i podziękować organizatorom za zaproszenie mnie do pięknego Torunia. Gdybym nie była tutaj, prawdopodobnie nigdy nie dowiedziałabym się, że Mikołaj Kopernik był także ekonomistą, który ma olbrzymi wkład w rozwój ekonomii. Jego ilościowa teoria pieniądza, która w tej chwili jest bardzo ciekawa, w czasach inflacji zyskuje na dodatkowym znaczeniu. Tak jak powiedział David, pochodzę z Chorwacji, kraju, który niedawno wszedł do strefy euro i chciałbym przy tej okazji podzielić się swoimi doświadczeniami. Jesteśmy nowym członkiem strefy euro i pan Krepszta z Banku Litewskiego jest tak naprawdę oprócz mnie jedynym przedstawicielem strefy euro w tym panelu. Tak jak państwo wiedzą, Chorwacja weszła do strefy euro w tym roku, 1 stycznia, także naprawdę niedawno. I nasza podróż do strefy euro zaczęła się 5 lat temu, w 2017 roku. Było to w czasie, kiedy zakończyliśmy procedurę związaną z utrzymaniem deficytu, wprowadzeniem i zapewnieniem stabilności. W 2013 roku nie mogliśmy rozpocząć procesu akcesyjnego, dlatego że mieliśmy w tamtym czasie dosyć dużą czy zbyt dużą nierównowagę gospodarczą. Natomiast kiedy stało się to możliwe, kiedy mogliśmy zacząć przygotowywać się do wejścia do strefy euro i nie jestem tutaj, żeby reklamować i zachęcać wszystkie kraje, żeby do tej strefy wchodziły. Każdy kraj musi indywidualnie to ocenić. W Chorwacji były mocne przesłanki i ważne powody, żeby do strefy dołączyć. Natomiast przeprowadziliśmy badanie na podstawie ram optymalnej waluty i okazało się, że nasz
nasze cykle gospodarcze są bardzo blisko synchronizowane z cyklami strefy euro, że wskaźnik PKB i inflacji tak naprawdę pokrywa się z trendami obserwowanymi w strefie euro. Co jest ważne dla Chorwacji? Widzieliśmy spore analogie, spore podobieństwa, tak naprawdę te same wstrząsy, które obserwowano w naszej gospodarce, obserwowane były w innych krajach. Postanowiliśmy przyjąć euro jak najszybciej. Po drugie, jak Państwo pewnie wiedzą, jesteśmy małą, otwartą gospodarką, która ma bliskie powiązania z Europą. Mamy też zresztą bardzo dużą wymianę handlową z krajami ze strefy euro. Także kurs euro ma ogromny wpływ, kurs wymiany euro, który jest mocno kontrolowany, ma ogromny wpływ na naszą gospodarkę. Natomiast chciałabym jeszcze dodać, że po wejściu do strefy euro Chorwacja nie straciła pola manewru. Tak naprawdę zyskaliśmy dodatkowe pole manewru, dlatego że w tej chwili uczestniczymy w tworzeniu wspólnej polityki pieniężnej strefy euro. Podam jeden tego przykład. Dlaczego było tak trudno prowadzić i kierować realizacją suwerennej polityki pieniężnej i kursem wymiany walut jako instrumentem tej polityki? 70% łącznego zadłużenia wszystkich sektorów gospodarczych w Europie było denominowane w euro. A co to oznacza? To oznacza, że przy denominacji waluty o 10% kuna, jej wartość zmniejszała o 10% wartość PKB. Także nie byliśmy w stanie stosować kursu wymiany walut jako instrumentu polityki. Po trzecie, oceniliśmy także korzyści potencjalne, koszty przyjęcia euro i analiza wskazała, że istnieje wiele trwałych korzyści przyjętych euro, czyli na przykład ryzyko kursowe niemal całkowicie może być wyeliminowane, niższe koszty transakcji, bo nie mamy, znowu nie wymieniamy kuny na euro i odwrotnie. A poza tym obserwowaliśmy także, że będzie większa odporność gospodarki na przyszłe szoki makroekonomiczne po wejściu w Europejski Mechanizm Stabilności. I nawet wcześniej oczekiwaliśmy też niższego poziomu ryzyka. Co ciekawe, te korzyści zmaterializowały się, zanim jeszcze weszliśmy w ogóle do strefy euro. Także Rada Europy podjęła decyzję o akcesji i wejściu Chorwacji do strefy euro w lipcu 2022 roku, a potem obserwowaliśmy, jak kształtowały się spready w tamtym okresie dla Chorwacji w porównaniu z grupą kontrolną. I wnioski były takie, że spready CDS spadły o 6 punktów bazowych w porównaniu z grupą kontrolną krajów, tylko dlatego, że w tamtym okresie myśmy tak naprawdę weszli do strefy euro. Czyli to tak zwany efekt foreshadowing. Tak, a druga część pytania, bo wiem, że mam 2 godziny, ale te 2 godziny za chwilę niestety skończy się nam czas, jeżeli będziemy tak szczegółowo odpowiadać na pytania. Natomiast powiedz mi o wiarygodności strefy euro, czy ona rośnie, dlatego że reakcja na wydarzenia 21 na pewno była bardziej zachęcająca
napędzająca w strefie euro. Natomiast wspólnie z prezydentem wiem, że odrobiliście lekcję, którą wykonywały wszystkie europejskie banki centralne. Nadal pamiętam, jaka wtedy panowała sytuacja. Były dwie grupy ekonomistów. Jedna z nich twierdziła, że inflacja będzie utrzymywać się tymczasowo, a druga twierdziła, że to zjawisko zagości u nas na stałe. Natomiast jeżeli spojrzymy się na skład tych grup, byli tam nobliści z obu stron i tak naprawdę dopiero teraz po chorwacku mówimy, że generałem człowiek staje się dopiero po bitwie, także teraz, kiedy inflacja jest zjawiskiem stałym, okazało się, że banki centralne zareagowały za późno. Natomiast sama nie wiem, jak, co powinniśmy zrobić wtedy, bo jeżeli zobaczymy na wartości bazowe i jakby kwintesencję europejskiego systemu monetarnego, to jakby zasady, na których ona, ta polityka się opiera, Europejski Bank Centralny i nie reaguje na krótkoterminowy wzrost szokowy cen towarów. Reaguje dopiero wtedy, jeżeli w średniej perspektywie są oznaki, że inflacja będzie w dalszym ciągu rosnąć. Myślę, że to jest bardzo trafna odpowiedź. Pan Glapiński mówił o lekarstwie, które jest dawkowane, ale jego działanie, no, na to musimy poczekać 2 lata. Teraz przechodzimy do Centralnego Banku Litwy, bo chciałbym zapytać, jak możemy kształtować oczekiwania. Mamy dwucyfrową inflację w wielu krajach Europy. Na przykład w Polsce pan Adam Glapiński powiedział, że wynosi ona 17%. Także proszę powiedzieć, Litwa jest teraz części euro. Czy to miało wpływ na negocjacje cenowe na przykład? Proszę powiedzieć mi też o te zależności, które naświetliła nam przed chwilą Sandra. I myślę, że to będzie doskonały wstęp do krajów, które jeszcze nie przystąpiły do strefy euro. Natomiast zastanawiają się w tej chwili coraz gorliwiej, czy nie warto do strefy euro przejść. Dziękuję, to jest przyjemność, żeby występować podczas dzisiejszej debaty. Dziękuję za zaproszenie. Natomiast tak, myśmy weszli w 2015 roku do strefy euro i jeszcze kilka rzeczy chciałbym przypomnieć, co to znaczyło dla Litwy. Możemy bardzo prostą analogię wyprowadzić. W 2008 nie byliśmy częścią strefy euro. Wtedy właśnie miał miejsce wielki finansowy kryzys. Nasze PKB spadło 15%. Podczas pandemii i podczas brutalnej rosyjskiej inwazji udało się nam uniknąć recesji. W 2020 roku byliśmy jednym z nielicznych krajów, które uniknęło recesji. Nawet PKB trochę wzrosło w tamtym okresie. Natomiast ponieważ byliśmy właśnie w strefie euro. To miało ogromny wpływ. Nie było spreadów. Nasza gospodarka była dużo bardziej odporna, a poza tym mieliśmy większe pole manewru fiskalnego i monetarnego, żeby wprowadzać odpowiednie zmiany. W tej chwili inflacja jest bardzo wysoka. I jest to efekt wielu czynników, natomiast czynnik główny, i tutaj zgadzam się z panem Glapińskim, głównym czynnikiem jest oczywiście kryzys energetyczny i szantaż rosyjski, który sprowokował i ten cykl wzrostu cen energii. Także ceny wzrastają szokowo i jest to jedno z wyjaśnień, dlaczego bank centralny bardzo wolno zareagował na
tego rodzaju wstrząs cenowy, zwykle tego rodzaju szok bardzo trudno jest ograniczyć, bardzo trudno jest wyeliminować, zwłaszcza dla banku centralnego. Natomiast główne zadanie litewskiego banku centralnego polega na tym, co właśnie pan powiedział. Chcemy uniknąć, chcemy ograniczyć oczekiwania inflacyjne. Nie chcemy, żeby one rosły dramatycznie i wiemy, że Europejski Bank Centralny mógł zareagować szybciej, natomiast czy mówimy o perspektywie 3-6 miesięcy, ogólnie sama strategia i działania podjęte, to były te działania, które były bardzo na miejscu, natomiast nawet największy krytyk w tej chwili musiałby to przyznać. Tak. I myśmy oczywiście drobiazgowo analizowali oczekiwania, które zostały rozbuchane przez inflację, natomiast w tej chwili nie widzimy żadnych negatywnych oznak w tym zakresie. Wskaźniki rynkowe, wszystkie inne wskaźniki jasno pokazują, że wprowadziliśmy odpowiednią politykę monetarną. Natomiast jeżeli chodzi o negocjacje cenowe, jedno pytanie chciałbym ci zadać i potem wrócę do Adama Glabińskiego i spytać się, jak rosną płace w Polsce. Inflacja jest bardzo wysoka. Jak jeżeli chodzi o negocjacje płacowe, czy akceptują to, co mówił profesor Glapiński, że jest to kwestia energii, niedługo wszystko się uspokoi, że tak samo jest w Wilnie. Na Litwie mamy specyficzną sytuację, dlatego że doświadczamy wysokiego wzrostu płac. Od 8 lat mamy wysoki wzrost płac. Podwoił się, był 2 razy wyższy niż wskaźnik inflacji, niż stopa inflacji, a więc nadgania gospodarkę, a więc nie wydaje mi się, żeby były duże zmiany. Oczywiście, że w tej chwili inflacja jest dużo wyższa. Tak, rzeczywiście wartość realna płac spada cały czas, ale cały czas wzrost jest dwucyfrowy. Pod tym względem oczywiście komunikacja jest bardzo istotna. Banki centralne odgrywają rolę. Czyli czy można powiedzieć, że były podwyżki płacowe, a w tej chwili będziemy musieli zaakceptować cięcia płacowe? Mieliśmy świetne lata przed kryzysem. To bardzo nam pomogło, zarówno ludziom, jak i na poziomie korporacyjnym. Zasoby zostały zgromadzone. Oczywiście mieliśmy bufory fiskalne, banki miały bufory fiskalne, a to bardzo pomaga utrzymać ten, czy pozbyć się tego negatywnego efektu. A perspektywa długoterminowa jest ważna, żeby gromadzić zasoby wtedy, kiedy można, kiedy jest możliwość, jest sposobność i żeby później wykorzystywać to w momencie, kiedy powstaje kryzys. Zanim przejdziemy do Sergeja, w jaki sposób negocjacje płacowe się odbywają w Polsce? Czy jest to taka podstawowa prawda, czy panie gowernerze, chcemy mieć teraz podwyżki płacowe? Każdy bank kieruje się własną polityką, która jest akceptowalna przez społeczeństwo. Powinna być akceptowalna przez demokrację. To nie jest tak, że my wiemy lepiej niż społeczeństwo. Wspólnie ze społeczeństwem powinniśmy iść ramię w ramię. Komunikacja już zmieniła się bardziej. Więcej rozmawiamy ze społeczeństwem niż dawniej. Nie mówimy tylko z rynkiem analityków, ale również z całym społeczeństwem. Nasze płace rosły zgodnie z inflacją, ale przez ostatnie 1,5 roku już nie. Wzrost płac jest niższy, a więc średnia płaca tak realnie jest na poziomie roku 2001. Nie ma może ogromnej różnicy, ale płace rosną wolniej w tej chwili, co jest dobrą znaką, ponieważ to wskazuje na zbliżanie się końca problemu. Jest to problem w demokracji. Mamy wybory, należy wybrać
to czy coś innego. Komunikacja w związku z tym powinna być długoterminowa i powinna być skierowana do zwykłego słuchacza. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby robić, rozmawiać z normalnym człowiekiem. No, pani Lagarde to robi trochę inaczej. Tak. Sergiej, te rzeczy, które pomawialiśmy, są ważne, natomiast nie jest to największe zło, inflacja w dobie wojny, ale czy możesz powiedzieć nam, jak Narodowy Bank Ukrainy realizuje swoje zadania w momencie, kiedy są problemy z płatnością, inflacja leci do góry. W jaki sposób udaje się wam pogodzić wodę z ogniem i określić priorytety? Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. Dla mnie to przywilej zasiadać. Dziękuję Narodowemu Banku Polskiemu. Narodowy Bank Polski jest przyjacielem naszego banku ukraińskiego. Jeżeli chodzi o kontrolę polityki monetarnej na Ukrainie, cały czas udaje się utrzymywać cenę na poziomie stabilności. Naturalnie od początku wojny musieliśmy dostosować nasze narzędzia. Odeszliśmy od ortodoksyjnych celów inflacyjnych. Musieliśmy ustabilizować oczekiwania, kursy wymiany, oczekiwania inflacyjne całego społeczeństwa i biznesu. I mocno polegaliśmy na interwencjach, na kontrolach, żeby utrzymać kursy wymiany na właściwym powodzie. A pomaga nam oczywiście pomoc międzynarodowa w tym względzie. Jest ona bardzo istotna. Rozumiem, że wiele banków centralnych w tej chwili stoi w obliczu wyzwania presji politycznej związanej z wyborem między stabilnością cenową a innymi celami. To jest to normalne po latach braku inflacji. Biznesy, prezesi banków musieli dostosować się, tak samo gospodarstwo domowe, tak jak profesor Glapiński powiedział w swojej wypowiedzi, ale równocześnie mamy sytuację, gdzie banki centralne muszą realizować swoje zadanie. Banki muszą wprowadzać to lekarstwo, znowu korzystając ze słów profesora Glapińskiego. Mamy podobną sytuację i widzimy to na Ukrainie. Musimy wdrażać politykę pieniężną w sposób bardzo kosztowny i musimy koncentrować się na naszym zadaniu, a to pomaga nam w kontrolowaniu inflacji i mniej więcej na właściwym poziomie. Jak wygląda inflacja? 26% w tej chwili. W styczniu mieliśmy pierwszy miesiąc, gdzie spadek nastąpił inflacji z 26,6, a nasza prognoza w tym roku będzie przewiduje spadek poniżej 20% do 10% w kolejnym roku. Tak wygląda program makro, stabilizacji makro. No to uważam, że jest to rewelacyjny wynik. No, w porównaniu z innymi wskaźnikami inflacji, stopami inflacji w innych krajach, nawet w naszych doświadczeniach w ostatnich 5 latach, ale jeżeli porównamy z inflacją w krajach, które
Na przykład w przypadku Chorwacji, które toczyły wojnę, tak, inflacja sięgała 100%, no, czy w Polsce w latach po rozpadku komunizmu. Jak można by było ocenić stan banku centralnego wśród nas, prezesi banków centralnych? Co można by było poprawić, jeżeli chodzi o międzynarodowy poziom współpracy z Międzynarodowym Funduszem Monetarnym, z innymi instytucjami? Czy coś można by było robić inaczej? I znowu tutaj muszę zgodzić się z moimi przedmówcami z Polski, z Chorwacji. W idealnym świecie świetnie by było, gdyby banki centralne miały takie kryształowe kule i doskonale rozumiały przyszłość. Ale no, spójrzmy szczerze na to, czy ktokolwiek rok temu przewidywał, oczekiwał, że będzie taka koszmarna wojna w Europie Środkowej, która tak dramatycznie wpłynie na porządek światowy, na wartości demokratyczne, na ceny towarów? Nikt prawdopodobnie. A jeżeli nie oczekujemy tego rodzaju ruchów ze względu na wojnę w środku Europy, mamy zupełnie inne prognozy. Zupełnie inne prognozy i narzędzia. A więc banki centralne zaczęły reagować w nowym otoczeniu, w tej nowej rzeczywistości. Mogę powiedzieć, że wiodące banki centralne w tej chwili są zgodne z wytycznymi i z okolicznościami, w których działają. I jeszcze ostatnie pytanie, kontrowersyjne pytanie dotyczące zamrożenia aktywów Banku Centralnego Rosji. Na pewno Putin nie przewidział czegoś takiego, gdzie zamrożono aktywę Banku Centralnego, czy Bank Ukraiński. Uważa, że jest to właściwe, że jest przejęcie tych aktywów i wykorzystanie, żeby odbudować Ukrainę. No, Szwajcaria zaczęła mówić o zasadach prawnych. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź moralną albo polityczną na ten temat, nasz bank centralny ma taką samą opinię, co inne banki, gdzie aktywa banku centralnego banku powinny być przejęte i powinno się ich wykorzystać, powinno się je wykorzystać do odbudowy gospodarki ukraińskiej. Rosja. Wojna wypowiedziana przez Rosję była przeciwko rządom prawa ustalonym w Europie, przeciwko praworządności, i Rosja musi zapłacić za zniszczenia, które stworzyły. Nie jest to łatwy temat, jak przejąć aktywa banku centralnego. Natomiast jesteśmy przekonani, że społeczność międzynarodowa musi znaleźć sposób na zrealizowanie tego. Nie będziemy próbować znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Jest to kwestia prawna. Chyba, że profesor Glapiński. Dodam tylko, że jeżeli chodzi o wspólną opinię Narodowego Banku Polskiego, uważamy, że Bank Ukrainy działa fantastycznie, zważywszy na okoliczności. Ludzie bombardowani, narażeni na rakiety, pracują jak zawsze, są bohaterami, działają wspaniale. Oczywiście, że otrzymują pomoc z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Jest ona bardzo ważna, ta pomoc, ale sami działają fantastycznie, jak prawdziwi profesjonaliści, wbrew wszelkim oczekiwaniom. Nikt nie przewidywał, żeby Centralny Bank Ukrainy i hrywna będzie praktycznie bez problemów funkcjonować w warunkach wojny. Są
kredyty, są normalne działania, działalności. Ludzie oszczędzają w hrywnie. Jesteśmy zaskoczeni i podziwiamy was, naprawdę. Cieszę się, że pan, panie profesorze, powiedział to. Pokazuje to, że banki centralne to ludzie, a wy pracujecie pod stresem ogromnym. Dziękuję bardzo za tę ocenę. Jeszcze bardziej dziękuję za wsparcie, które pokazuje nam Narodowy Bank Polski w naszych działaniach. Dziękuję za to bardzo. A teraz wróćmy do euro. Może przede wszystkim Krystian z Narodowego Banku Rumunii. Wiemy, jakie są zalety, wady wejścia w strefę euro razem z kolegami z Bułgarii. Jesteście w poczekalni. Jak uważacie, długo to oczekiwanie będzie trwało i czy inni członkowie strefy euro chcieliby, żebyście się dołączyli? Bardzo dziękuję za to pytanie. Na początku chciałbym podziękować NBP i Adamowi Glapińskiemu za zaproszenie. Zawsze z radością spotykamy się i nawiązujemy współpracę z naszymi polskimi kolegami, zwłaszcza w tak doniosłej chwili jak uruchomienie Akademii Kopernikańskiej. Także gratulacje i pozdrowienia z Rumunii. A teraz wracając do pana pytania. To jest kwestia zasadności i chęci. No, chcemy na pewno wejść do strefy euro, ale tylko wtedy i na warunkach, które będziemy mogli spełnić. Natomiast oczywiście społeczeństwo jest za, tak samo jak bank centralny. Chcemy przyjąć euro, natomiast rozumiemy, że niełatwo jest spełnić kryteria i wymogi. I im większy jest kraj, tym większe ma problemy z ich spełnieniem. I tym trudniejsza droga do strefy euro. Patrzyliśmy się na przykłady innych krajów, które dołączyły do strefy euro. To nie są kraje duże. Chyba największy miał 5 czy 6 milionów ludności. Także gdybyśmy wycięli strefę metropolitalną Bukaresztu, to jest 4 miliony ludzi. Łatwo byśmy mogli wejść do strefy euro, ale co z resztą kraju? Mamy ogromne nierówności między regionami, ale jesteśmy optymistami. Wiem, że proces akcesji jest skomplikowany. Rumuńska gospodarka radzi sobie dobrze. Bardzo blisko współpracujemy z państwami strefy euro. Znaczy, chciałem powiedzieć, że jesteśmy bardzo blisko powiązani z gospodarką europejską i euro, natomiast musimy najpierw rozwiązać nasze wewnętrzne problemy, a potem przyjdzie czas na akcesję do strefy euro. Wiem, że euro nie jest panaceum na wszystkie nasze problemy, także jesteśmy w takim miejscu, jakby cel jasno określony, natomiast trzeba wykonać jeszcze wiele roboty, a zanim tam dojdziemy, musimy przede wszystkim spełnić kryteria. A jak wygląda harmonogram? I czy spodziewacie się, że w ciągu kolejnych 5 lat zacznie się wielkie odliczanie? Prawdopodobnie mówimy o okresie dłuższym niż 5 lat, natomiast jakby to wszystko leży w gestii banków centralnych, natomiast trudno jest nam deficyt fiskalny obniżyć albo spełnić inne wymogi, które tak naprawdę leżą poza naszą kontrolą. Wszystkie decyzje mogą zostać podjęte, nie wiem, w 30 roku, żeby zacząć wchodzić do strefy euro, natomiast w obecnym otoczeniu
Chcielibyśmy z pomocą banku rozrachunków międzynarodowych na podstawie prognozowanej inflacji, czyli tak jak w wyścigu lekkoatletycznym, tak jak sprinter, który na bieżni biegnie i spróbuje dotrzymać innym tempie. Ilja, co stałoby się, gdyby pan Glapiński tutaj nagle znalazł nieoczekiwanie inspiracji i stwierdził, Polska powinna natychmiast wejść do strefy euro. Macie duży kraj, wypłacalny, ważny kraj na mapie Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast gdybyście chcieli twardo wejść do strefy euro, ja nie mówię, że to się stanie, ale gdyby tak było, czy miałoby to wpływ na twój kraj? No prawdopodobnie też byśmy chcieli dołączyć do strefy. Na pewno patrzymy się na przykłady innych krajów, patrzymy się, jak sprawnie postępuje integracja w krajach większych niż Rumunia. Także myślę, że tylko wzmocniłoby naszą determinację. Dobrze, teraz spytam się Adama Glapińskiego, jakie są szanse, że w ciągu kolejnych 5 lat złożysz takie deklaracje? Trochę realizmu więcej, bardzo proszę, nie mówimy o fantazjach. Na etapie bajek, bajki opowiadają Francuzi, Niemcy, my nie. Nie wiem, ile potrwa ta rozmowa, ale możemy zacząć rozmawiać. A wy, Wielka Brytania, jakie są wasze doświadczenia z euro? Halo? I Unią Europejską. Ja mam też niemiecki paszport, także mogę się bardzo nieprzyjemnie wypowiadać na temat i Niemiec, i Wielkiej Brytanii. Natomiast Wielka Brytania to tak naprawdę mistrzostwo, jeżeli chodzi o listę rzeczy, których nie należy robić. Niemcy są zawsze pragmatyczne, czyli zrobią to, co jest wymagane i dobre dla kraju. To samo w Polsce, to samo w Chorwacji. To jest oczywiste, to było oczywiste, że Chorwacja powinna dołączyć do strefy euro z różnych bardzo powodów. I tak samo Romania powinna baczyć wokół i patrzeć się, co się wydarzy. I tak naprawdę nie ma idealnego rozwiązania, jakby nie ma złotych środków. No to są trudne decyzje. No, my jesteśmy dużym krajem, mamy dużą liczbę mieszkańców. No nie wiemy, co się wydarzy za kolejne 10 lat. Macie szczęście, macie Kopernika, na którego jakby pomyślność i opiekę możecie liczyć. Natomiast Brytyjczycy muszą nauczyć się od nowa, dlatego że zawsze Brytyjczycy dosyć jasno mówili, że są pragmatyczni, a może my dołączymy do funta sterlinga albo my do złotówki? Dobrze, Ilja, przechodzimy teraz do Bułgarii. Wyście weszli w tym samym czasie co Rumunia do Unii Europejskiej, więc jakby wiążemy mentalnie oba kraje. Natomiast jakie panuje przekonanie w Sofii, że wy jesteście powiązani jak bracia siamscy, jeżeli chodzi o wchodzenie do strefy euro? Bo jest czasem ważne, żeby grupa krajów podejmowała analogiczne działania. No dobrze, u was jakby tempo narzuciła Chorwacja w grupie, natomiast jak to wygląda w Sofii? Dziękuję Davidzie za pytanie i też chciałbym podziękować Adamowi Glapińskiemu za zaproszenie do Torunia i chciałbym teraz przekazać naszego gubernatora podziękowania. Przebogata tradycja Polski i Europy, która zapewniła odpowiednie otoczenie o prawie życiu Kopernika. Jako młody student interesowała mnie i fascynowała astrologia, natomiast Kopernik jest bardzo inspirującym przykładem, bo tak naprawdę szukał prawdy w pokorze i w pokorze prawdę znalazł. Natomiast
myślę, że trzeba pamiętać, że jesteśmy odrębnymi państwami, natomiast podejmujemy także niezależne decyzje dotyczące naszej waluty. Natomiast dziękuję bardzo za pytanie przesłane z wyprzedzeniem przed panelem. Ta odpowiedź została udzielona w domenie publicznej, także nie zdradzę żadnych wielkich tajemnic. Tak naprawdę jest tu tyle różnych aspektów, tyle czynniki, moglibyśmy zorganizować konferencję na temat każdego z nich. Natomiast mamy Radę Walutową, która także podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia euro. Jakby do niej, do jej członków należałoby się zwracać odpowiedzi na te pytania. Natomiast 25 lat temu zaczęliśmy zastanawiać się nad kwestią, bo popełniliśmy wtedy olbrzymi błąd, który wpłynął także. Myśmy zgodzili się na coś, co na swój sposób wówczas było równoznaczne z podjęciem decyzji w sprawie euro. Ja nie byłem częścią, nie byłem aktorem politycznym, który uczestniczyłem w tamtej debacie w 1996 roku. Czy nasza waluta będzie powiązana z walutą amerykańską czy niemiecką? O to pytał się Międzynarodowy Fundusz Walutowy i myśmy wtedy postawili na dolara, dlatego że jakby zakupy energii, zakupy ropy, nasz dług był powiązany z dolarem. Bardzo chcieliśmy wejść do Unii i byliśmy przekonani, że właśnie w tym kierunku będzie się rozwijać nasza gospodarka. Nie było jeszcze waluty euro, ale podjęto już decyzję o jej utworzeniu i zatwierdził tą decyzję Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Nasza bułgarska waluta została powiązana z marką niemiecką, co jakby teoretycznie ułatwiało przejście na euro. To miało być tymczasowe rozwiązanie. Natomiast taka sytuacja trwała przez 25 lat. Na początku lat 2000, kiedy byłem wicedyrektorem finansów, byłem przekonany, że wchodzimy zaraz do Unii, a dwa lata później, voilà, pewnie już będziemy w strefie euro, dlatego że taka Rada Polityki Pieniężnej jak nasza uważa, że tak naprawdę jedyna skuteczna polityka to wejść do strefy euro, zwłaszcza jeżeli mieliśmy sztywny kurs wobec marki. Chorwacja była w naszej grupie i myśmy wtedy wprowadzali mechanizm ERM, czyli teraz tylko Dania nadal go wprowadza. Natomiast gratuluję, Sandro, olbrzymi sukces Chorwacji i też bardzo dziękuję tobie i kolegom twoim, bo twoi koledzy zapewniają nam olbrzymie wsparcie, zwłaszcza technicznie, co bardzo doceniają pracownicy Bułgarskiego Banku Centralnego. Kiedy Chorwacja i Bułgaria weszły do mechanizmu ERM2, weszliśmy do Unii Bankowej i są dwie ważne rzeczy, które ja chciałbym podkreślić. Jedna z nich, uczymy się w Radzie Polityki Pieniężnej, jak ważna jest dyscyplina monetarna, bo nie mamy tak naprawdę przy sztywnym kursie walut możliwości zrekompensowania inflacji. Bianchi i Melosi przedstawili niedawno pracę dotyczącą inflacji jako ograniczeniu fiskalnym. Autorzy twierdzą, że bez względu na przyjętą politykę pieniężną obecnie czy w przyszłości, jeżeli ramię fiskalne nie będzie zsynchronizowane, to nie będzie w stanie polityka pieniężna ograniczyć inflacji.
Myśmy działali w otoczeniu, gdzie mieliśmy bardzo małe pola manewru fiskalne i pieniężne. Także to jest jedna rzecz, która jest odpowiedzialna za makrostabilność bułgarskiej gospodarki. I druga równie ważna, która jest także źródłem naszej gospodarczej odporności w czasach pandemii, w czasach szybujących cen towarów, to jest też doskonała kondycja systemu bankowego. I w ostatnich czasach bardzo aktywnie uczestniczyliśmy w Unii Banków Europejskich, która bierze udział w procesie decyzyjnym, która wprowadza bardzo wysokie standardy nadzoru w systemie bankowym Bułgarii i tak naprawdę to zwiększa wiarygodność naszego systemu bankowego. Także można powiedzieć, że na swój sposób bułgarski Bank Narodowy jest jedną nogą w euro, dlatego że nie tylko RM2 wprowadziliśmy, natomiast jesteśmy już częścią Unii Banków Europejskich i jesteśmy elementem Rady Nadzorczej. I nasz gowernor Milenków jest też członkiem komitetu sterującego Rady Nadzorczej. Także decyzja za nas została podjęta wiele lat temu. I ja pamiętam, że w 2007 roku po wejściu do Unii nasz bank centralny i unijne instytucje bardzo ostrożnie wyznaczały daty i mówiły: nie wyznaczajcie sztywno określonych dat. I cieszę się, że w ciągu ostatnich 2 lat to ta druga strona, czyli instytucje europejskie, bardzo otwarcie zaczęły mówić o konkretnych datach. To nie my. Natomiast mamy jeszcze sporo pracy do wykonania, jeżeli chodzi o dopasowania prawne, dlatego że przez wiele lat po prostu staraliśmy się spełnić wymogi, natomiast w tej chwili najważniejszym z nich jest inflacja. Teraz w ogóle sytuacja nie jest jasno dookreślona. Tak jak powiedziałeś, inne instytucje europejskie były bardzo otwarte ostatnio na pomysł, że Bułgaria wejdzie w końcu do strefy euro, ale jeszcze trzeba dopracować kilka kwestii, zanim przejdziemy do Martina, który bardzo cierpliwie nas słucha, jeszcze nic nie powiedział. Jeżeli chodzi o kwestie fiskalne, kiedy będziemy w stanie powiedzieć, jaka jest pozycja fiskalna w Europie, bo tak naprawdę mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich 10 lat z tyle anormalnymi sytuacjami, więc trudno powiedzieć, kiedy normalna, typowa fiskalna sytuacja powróci. W Niemczech tak naprawdę nadal wykorzystywana jest konstytucja do zbilansowania budżetu, a inflacja ma wynieść 4%. Także kiedy może przywrócić normalność fiskalna, albo jak mówi Adam Glapiński, zawsze trudno jest przewidzieć przyszłość, ale tak spróbujmy poziom zadłużenia bardzo różny w różnych krajach Unii. Bułgaria tutaj miała mocną pozycję. Myśmy mieli tak naprawdę drugi najniższy w porównaniu z krajami euro, najniższy dług, deficyt. To jest nie do uniknięcia. Deficyt był w czasie pandemii, zresztą trzeba było bilansować budżety i po jej zakończeniu ważna była wówczas konsolidacja, kiedy wróciły tendencje wzrostowe. W zeszłym roku bardzo martwiliśmy się na przykład o to, jak będzie wyglądać budżetowanie, dlatego że w wielu krajach były wybory organizowane, była niestabilna sytuacja, ale pomimo to w 2022 roku deficyt wynosił 2,9, jeżeli progresywnie, i 1% gotówkowo. Natomiast te główne kryteria, tutaj jakby wynik mamy poniżej 3%.
przez jakiś czas pewne kraje mogą pracować, żeby osiągnąć taki wynik. Natomiast wiemy, w jakim kierunku idziemy, wiemy, gdzie zmierzamy i kiedy mamy bardzo dużą motywację, żeby zakończyć proces akcesji do strefy euro, to jest bardzo motywujące. Zresztą sami staramy się trzymać fiskalną dyscyplinę, sami dajemy sobie po rękach. Przechodzimy teraz do Martina. Alessandro, wiem, że chciałaś coś powiedzieć, bo wasz gubernator jest bardzo za fiskalną i podatkową roztropnością, może tak to nazwę. A czy mogłabyś skomentować to, co powiedział właśnie Ilia? Zanim weszłam do Banku Centralnego, to zajmowałam się badaniem polityk fiskalnych. Więc jeżeli chodzi o zasadę fiskalno-ostrożnościową fiskalności, jest ona bardzo ważna. To, co wspominałeś, trzeba mieć stabilne środowisko fiskalne, żeby utrzymać stałe ceny. Myślę, że trochę czasu upłynie, zanim jeszcze będzie, wrócimy do normalności ze względu na te wszystkie wyzwania, nie tylko w Unii Europejskiej, ale w ogóle wyzwania stojące przed całym światem. Moja teoria jest następująca, że wydatki rządowe będą rosły ze względu na potrzebę wsparcia zielonej energii, żeby zapewnić bezpieczeństwo narodowe kraju, odporność. Musimy inwestować również w edukację, tak jak wy zainwestowaliście tutaj, dlatego że po prostu brak nam wiele wiedzy w zakresie technologii, która się rozwija w niesamowitym tempie i widzimy również niedobory określonych umiejętności na rynku. Te wyjątkowe okoliczności nie będą wymówką dla rządów, żeby wykonać to, co należy. Może się tak wydarzyć. A na dodatek tego wszystkiego mamy określoną sytuację demograficzną wywierającą presję na systemy emerytalne. Jesteśmy w erze populizmu, a więc moim zdaniem jesteśmy daleko od jakiejkolwiek normalności, jeżeli chodzi o sektor fiskalny. Zobaczymy, czy rządy będą mogły więcej zrobić, ale Marcinie, no praktycznie jak ten egzaminator idziesz na końcu, jakbyś miał ocenić nas, ale może powiesz nam, jak to jest, żeby być oazą stabilności, otoczona przez kraje walczące z różnymi przeciwnościami. Oczywiście wpływa na was stabilność albo niestabilność ze względu na to, że jesteście partnerem handlowym. Macie ogromne rezerwy, 25% 600 miliardów dolarów jest w na rynku papierów wartościowych, a więc od czasu do czasu pojawiacie się w nagłówkach. Dla was ujemne wskaźniki, ujemna stopa inflacji byłaby nawet dobra, ale jesteście wyjątkowym krajem. Dziękuję bardzo, Davidzie, i chciałbym skorzystać z okazji, żeby podziękować profesorowi Glapińskiemu. Mamy długofalowe relacje między naszymi bankami. Prowadzimy owocną wymianę, więc za to też podziękuję, ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć o polityce monetarnej. Nastąpiła drastyczna zmiana ze względu na zbyt niską inflację spowodowaną kryzysem finansowym do momentu, gdzie inflacja była za duża. Stan globalny, ale może najpierw wyjaśnię sytuację w Szwajcarii. Na początku lat
dwudziestych mieliśmy deflację, mieliśmy mocno ujemną inflację, a i podobnie jak w innych krajach w sierpniu szczyt inflacji nastąpił 3,5%. Powiecie, że to jest bardzo mało. No oczywiście, że jest to mniej niż za granicą, ale jest to powyżej naszego celu. Naszym celem jest inflacja między 0 a 2%. Dlaczego inflacja w Szwajcarii była niższa albo nadal jest niższa niż za granicą? Wynika z wielu powodów. Najważniejszym powodem jest to, że miks energetyczny w Szwajcarii jest zupełnie inny niż za granicą. Mamy elektrownie atomowe, mamy hydroelektrownie, a więc rosnące ceny surowców energetycznych nie wpływają na ceny dla konsumentów. Również nasze mechanizmy zapobiegają temu. Innymi mechanizmy to jest deprecjacja franka szwajcarskiego. Głównym czynnikiem w Szwajcarii były cenniki energii i również dostawy albo wąskie gardła w problemach w łańcuchu dostaw. W tej chwili inflacja jest zbyt wysoka, 3,5% w sierpniu, teraz spadła trochę, ale jak bank centralny, bank Szwajcarii musiał zareagować siłowo. To, co przeprowadziliśmy w 2021 roku, pozwoliliśmy, żeby wzmocnił się frank szwajcarski. Frank szwajcarski, jak rosła wartość, to bank szwajcarski interweniował. Tak było między rokiem 2011 a 2015 i więc tak, interweniowaliśmy jako bank. Co innego jeszcze zaczęliśmy robić? Cały czas jesteśmy gotowi być aktywni na rynku kursów wymiany i w momencie, kiedy nastąpi spadek wartości franka, to będziemy sprzedawać frank, a jeżeli będzie rósł w siłę, to jesteśmy gotowi tego franka kupować. Kolejne pytanie, które Dawid zapytał, to jest komunikacja. Czy musieliśmy zmienić komunikację? I tutaj muszę powiedzieć, że nie. Nie zmieniliśmy komunikacji, dlatego że nasze zasady są tak tworzone, że możemy politykę monetarną zaciskać albo spowalniać. Czy to oznacza, że wasz prezes nie miał więcej spotkań, bo profesor Adam Glapiński mówił, żeby rozmawiać ze zwykłym człowiekiem, nie z ekspertami. Prowadzimy dużo wywiadów, mamy dużo wykładów, prezentacji. Jesteśmy tak czy inaczej bardzo aktywni i przekazujemy informacje i opinii publicznej, i firmom. Jeden prezes Banku Anglii, jeden z dawnych gubernator Banku Anglii czytał książki przez przynajmniej 50% czasu pracy. Wydaje mi się, że to nie jest taki sposób zarządzania bankiem właściwym. Tak, my wbrew pozorom czytamy książki, ale i czytamy i książki i spotykamy się z ludźmi. Natomiast kolejnym ciekawym tematem poruszonym to jest umocowanie banku centralnego. Umocowanie banku centralnego polega na stabilności. Jesteśmy bardzo ostrzy, jeżeli chodzi o to. To, co możemy zapewnić społeczeństwu, to jest zapewnienie stabilności cenowej. W ostatnich latach pojawiło się wiele grup, które miało określone cele, na przykład cele klimatyczne. Nie chcę krytykować, broń Boże, zmian klimatycznych, ale bank centralny nie jest właściwą instytucją, żeby rozwiązać tego rodzaju problem,
To jest problem dla rządów, dla wybieranych władz, ponieważ oni mają narzędzia. Możecie wspomagać te polityki rządów, ale niekoniecznie będziecie kierować. No w jaki sposób możemy wspomagać, zmieniając kurs wymiany? No możecie powiedzieć, że wykorzystam rezerwy na zakup jakichś aktywów określonych. Tak, jest to kwestia też umocowania właśnie. W momencie, kiedy inwestujemy nasze aktywa, chcemy jak najmniej wpłynąć na rynek, jak to jest możliwe. Chcemy neutralnie zachowywać się. Uważamy, że to będzie złe działanie. Tak wygląda nasza polityka, takie jest zadanie. Od tego są politycy, wybierane władze. Więc jeżeli chodzi o nasze umocowanie, najbardziej możemy wpłynąć na społeczeństwo przez zapewnienie stabilności cen, stabilnej polityki. Ale przypominasz mi o pytaniach. Jeżeli mówisz o społeczeństwie, czy to oznacza społeczeństwo szwajcarskie, wąsko, czy cała Europa? Dlatego, że Szwajcaria w pośredni sposób wpływa na stabilność poza granicami Szwajcarii, chociaż nie macie tego zapisanego w konstytucji. No tutaj potrzebuje jest pokora. Jesteśmy małym krajem, 9 milionów ludzi w środku Europy. Nasz wpływ na stabilność cen w Europie jest naprawdę niewielki. No wiem, że tak mówisz, ale załóżmy, że w Szwajcarii mielibyśmy inflację rzędu 25%. No wtedy by wszyscy pomyśleli, że Szwajcaria zeszła na psy. No, a wy jesteście stabilniejsi niż ktokolwiek inny. Profesor Glapiński się zgodzi z tym. Jako bank centralny mamy polityki stabilności i to możemy robić. Jeżeli inni chcą iść naszym przykładem, podzielimy się wiedzą i naszym podejściem. Bardzo proszę. Ale chyba na tym etapie skończę. No, mamy jeszcze 25 minut i może porozmawiamy o niezależności banków centralnych i może znowu poproszę profesora Glapińskiego. Michel Vaucade, premier w czasach Mitterranda, który później został usunięty, był takim wolnym duchem. Natomiast twierdził, że bank centralny nie jest niezależny, dlatego że bank centralny jest sercem i płuca, sercem rządu albo płucami rządu. W świecie, gdzie mamy wszystko jest powiązane ze sobą, banki centralne mają różne priorytety. W przypadku Banku Anglii mamy stabilność monetarną, finansową. Trzeba to łączyć. Jest wiele innych przykładów, więc czy profesorze Glapiński, czy niezależność jest właściwym słowem, może autonomia? Można by mieć oczywiście dyskusję wśród akademików na ten temat. W Polsce jako bank centralny czujemy się naprawdę bardzo niezależni, dlatego że nasze umocowanie polega na tym, żeby utrzymać wartość złotówki polskiej, żeby stabilizować cały bank, system bankowy i żeby współpracować z rządem, jeżeli inflacja jest w ramach kontroli. To umocowanie jest bardzo szerokie. Bank centralny, uważamy, powinien być najbardziej konserwatywną instytucją ze wszystkich instytucji. Bank Anglii, Bank Szwajcarii dla nas są, można powiedzieć, dobrym przykładem konserwatyzmu w tym zmieniającym się świecie. To samo dotyczy
w pewnym sensie dotyczy w Bundesbanku, ale Bundesbank należy do Banku Europejskiego, a polityka Banku Europejskiego nie jest konserwatywna, a więc Bank Anglii, Bank Szwajcarii to dobre przykłady, chociaż nasza sytuacja jest inna. No to czyli nie będziecie popularni w kręgach rządowych. No możemy powiedzieć, że jesteśmy mało popularni, nie bierzemy udziału w wyborach. Członkowie zarządu są wybierani z różnych ugrupowań, mają różne punkty widzenia. Członkowie Rady Pieniężnej są wybierani przez parlament, przez senat, przez prezydenta, więc różnią się między sobą. Angażujemy różne osoby, a wynik działania musi być zaakceptowany przez większość. Jest to konserwatywna instytucja, oczywiście prowadzimy pewną grę w zakresie polityki fiskalnej z rządem. Jesteśmy niezależni, skoncentrujemy się na kontroli inflacji, ale nie jesteśmy też szaleńcami. Nie można iść na ekstremum i nie można powodować niepokojów społecznych czy zabrać ludziom pracę czy wpędzić ludzi w biedę. Jesteśmy obywatelami, myślimy o wszystkim, ale skupiamy się na utrzymaniu inflacji w kontroli. Również jesteśmy odpowiedzialni za stabilizację banków komercyjnych, co jest również bardzo skomplikowanym procesem. Prawnie jesteśmy zobligowani do tego. To jest ciekawy punkt, jeżeli chodzi w czasach pandemii byliśmy w pierwszym rzędzie. No tak, jesteście odpowiedzialni, ale kwestia Banku Anglii i interwencja Banku Anglii, która jakby no, wiązała się również, była w tym samym momencie, kiedy nastąpił spadek. A large audience of that is the history of the Bank of England, wrote by the Henry James. Historia Banku Anglii została napisana przez Henry'ego Jamesa. Moim zdaniem są to świetne lekcje dla Banku Polskiego, Centralnego Banku Polskiego, Narodowego Banku Polskiego, ale czasy się zmieniają oczywiście, więc nie mogliśmy mieć identycznych polityk, zasad jak Bank Anglii Centralny. Musimy polegać na wzroście gospodarczym. Dla nas, dla naszych krajów jest to najważniejsze, jak utrzymać wysoki wzrost gospodarczy, utrzymując inflację w kontroli. To jest nasz punkt widzenia, żeby społeczeństwo bogaciło się, ponieważ zaczynaliśmy od bardzo niskiej bazy. Inflacja dla nas jest celem pierwszorzędnym. No inflacja jest środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu. Tak, ale należy unikać też recesji, czego trzeba uniknąć. Nie wypowiadam się w imieniu banku w Anglii, ale jestem w połowie brytyjskiej. Misja to jest dobrobyt Wielkiej Brytanii. Nie mówię o stabilności cenowej. Stabilność cenowa może być środkiem na osiągnięcie tego. A teraz może dwóch członków strefy euro, Simona, może ciebie, dołączyliście w 2015 roku do strefy euro. Bank Europejski jest instytucją centralną, mamy 26 członków. 6 lub 7 było ministrami finansów. W waszych doświadczeniach, jak jesteście gotowi być niepopularni, albo jak Europejski Bank powinien być niepopularny jako bank niezależny, trzeba również prowadzić dyskusję z rządami. Mówiąc prawdę, nie ma chyba takiego dużego kontrastu, jeżeli chodzi o naszym mandatem i realizację celów rządowych na przykład, czyli rozwój zatrudnienia, rozwój gospodarczy.
Natomiast jeżeli w dłuższej perspektywie, w krótszej perspektywie to się może wykluczać, może rodzić konflikty, ale w długiej perspektywie prawdopodobieństwo jest mniejsze. Wyjaśnienia, komunikacja z opinią publiczną, innymi instytucjami jest bardzo ważna i dobrze się dzieje, że mamy bardzo dużo doświadczeń z Europejskim Bankiem Centralnym, z różnymi instytucjami. Mamy też bardzo jasno określone cele, mandat i chcemy go świadomie realizować w sposób niezależny, autonomiczny i maksymalnie jak najskuteczniej. Natomiast tutaj bardzo jasno określone jest zadanie Europejskiego Banku Centralnego, czyli zapewnienie stabilności w średniej perspektywie. A nie mamy jakby w sensie stricto od roku ponad stabilności cenowej. Natomiast czy ludzie rozumieją, że jakby definicja stabilności w średniej perspektywie może się nieco różnić? Tak, to często ludzi dziwi, dlatego że jest to też niedoprecyzowane. Natomiast zrobiono to celowo, bo gdyby została dopracowana średnia perspektywa, trudniej znacznie byłoby nam prowadzić politykę pieniężną. Myślę, że najważniejsze jest to, że Europejski Bank Centralny chciał uniknąć niebezpiecznego aktywizmu, które może wydarzyć się, gdyby się nam skrócił znacznie okres średnioterminowe. Natomiast zależność, może to jest zbyt mocne słowo, my pełnimy określone role w społeczeństwie, musimy też realizować i zapewniać mu określone rzeczy, więc nie jesteśmy niezależni, pracujemy razem z rządem. Natomiast w żaden sposób nie powinniśmy realizować nakazów, jakie taki rząd by nam wydawał. Jeżeli znasz Borysa, trudno sobie wyobrazić go posłuszne wykonywanie rozkazów rządowych. No tak, tak. Ja rozumiem, że też rząd chciałby niezależnie od Borysa działać. Natomiast w bankach centralnych bardzo ważna jest reputacja. Jeżeli ją stracimy, tracimy wszystko. Siergiej, teraz pytanie dotyczące niezależności w kontekście Ukrainy. Trudno jest mówić o całkowitej niezależności, bo trwa przecież wojna w twoim kraju. Ale patrząc się na Unię Europejską, do której chciałaby jak możliwie najszybciej dołączyć Ukrainę, i miejmy nadzieję, że tak się stanie. Natomiast ty, jako Ukrainiec, patrzysz się na Unię i jej instytucje, jakie priorytety, jakie rodzaje, jaką definicję przypisałbyś do Europejskiego Banku Centralnego, bo ze wszystkich instytucji jest to ta jedna, która cieszy się chyba największym poważaniem. Jej reputacja jest bardzo ważna, także chcielibyście zresztą dołączyć do Unii jak najszybciej. Tak, odpowiedź brzmi tak, chcemy w możliwie najszybszym terminie dołączyć do Unii Europejskiej. Natomiast czy chcemy być w eurozonie? Mam wątpliwości. Nie dlatego, że mam jakieś szczególne podejście do Europejskiego Banku Centralnego, natomiast wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale wracając teraz do niezależności naszego banku, zdecydowanie tak, od chwili wybuchu wojny prowadzimy w dość niekonwencjonalny, realizujemy naszą politykę, natomiast z drugiej strony to nie znaczy, że nie musimy być niezależni, nawet jeszcze bardziej niezależni niż wcześniej, także wzmacniamy naszą niezależność. Doświadczenia innych banków centralnych pokazują, że kiedy trzeba
zawiesić dodatkową pomoc, nadzwyczajną pomoc, która pomaga utrzymać stabilne ceny. A bank centralny, który bardzo ceni swoją reputację, która jest tak naprawdę tym dobrem, najważniejszym banku, bardzo o to dba i mogę się podzielić własnymi doświadczeniami. A w stosowaniu niekonwencjonalnych narzędzi podczas pandemii zostaliśmy poproszeni o wdrożenie podobnych działań jak inne banki centralne w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Na przykład wykupywaliśmy obligacje. Natomiast myśmy stwierdzili, że na Ukrainie nie ma takiej potrzeby, dlatego że możemy nadal wykorzystywać mechanizmy oprocentowania, stopy procentowe, a po drugie myśmy wykupywali w przeszłości rządowe obligacje, żeby kształtować politykę i ceny na rynku. Także wiedzieliśmy, jakie kroki należy podjąć. Natomiast sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Po wybuchu wojny myśmy rozumieli, że jeżeli chcemy w dalszym ciągu bez przerwy finansować krytyczne wydatki państwa i wspierać rząd, uzgodniliśmy z członkami rządu, że będziemy skupywać rządowe obligacje, ale był limit 400 miliardów hrywien. Taką decyzję podjęto w marcu, natomiast rzeczywiście wykup został przeprowadzony. Myśmy oszacowali w marcu, że 400 miliardów hrywien to jest jeszcze wykonalne pod koniec roku. Wykup się zakończył, bo ten limit został osiągnięty, także zrealizowaliśmy działania zgodnie z planem, byliśmy w stanie potwierdzić wiarygodność prowadzonej przez nas polityki, ponieważ jakby ugruntowaliśmy stabilność cen. Niezależność banku centralnego jest tak naprawdę niezbędna, zwłaszcza jeżeli prowadzimy i realizujemy niekonwencjonalną politykę. Chciałem wrócić do ciebie tego dnia, kiedy, bo dzisiaj przecież z nieoczekiwaną wizytą w Kijowie zagościł Joe Biden. Biden, także na pewno zakończysz i spuentujesz słowami o Ukrainie naszą dyskusję. Natomiast Krystian Ilja, w Bułgarii pewnie sytuacja wygląda inaczej. Tam macie Radę Polityki Pieniężnej, natomiast patrząc się na różne powody, dla których Rumunia i Rumunii będą chcieli dołączyć do Europejskiej Unii Monetarnej. Jednym z takich powodów jest Europejski Bank Centralny jako instytucja. Jest kontrapunktem dla rządów, można powiedzieć, i być może dlatego wielu Rumunów chciałoby dołączyć do strefy euro. David, natomiast ja bym chciał krótko skomentować kwestię niezależności. Niezależność nie oznacza braku odpowiedzialności. My nadal musimy komunikować różne kwestie do społeczeństwa, wyjaśniać nasze decyzje, tak jak w przykładzie z tym lekarstwem. Wiemy, że zaordynowane lekarstwo nie jest miłe w smaku i jego przyjmowanie ma pewne konsekwencje, ale mówiliście o gubernatorach Banku Anglii, Marvin Kaye. Gubernatorzy Banku Centralnego nie mają obsesji na punkcie inflacji. Proszę się rozejrzeć wokół siebie. My to robimy. Patrzymy się w lewo, w prawo. Także poważnie traktujemy obowiązki, delegujemy nasze kompetencje, składamy sprawozdania naszym gubernatorom. Monetarna, pieniężna i fiskalna polityka są ze sobą powiązane, także na pewno niezależność pomaga, ale to nie oznacza, że nie musimy robić nic. A statystyka potwiera, że niezależne banki centralne uzyskują lepsze wyniki i bardziej skutecznie realizują cele. Tak jak powiedziałem, Rumunia.
Unia jest bardzo blisko powiązana z unijną gospodarką. Natomiast każdy Rumun przygląda się wskaźnikom, bo AFIX to jest tak naprawdę probierz kondycji naszej ekonomii. Jeżeli coś idzie nie tak, wszyscy o tym wiedzą, także pamiętając o tym, wolniejszy handel. Jeżeli będziemy mieli jedną transakcję mniej, jeżeli jakby przeskoczymy kurs wymiany walut, będzie wszystkim prościej. Także myślę, że Rumuni dostrzegają plusy i minusy i właśnie dlatego chcielibyśmy, wolelibyśmy przejść na euro. Ilia, a teraz jak ty byś odpowiedział na analogiczne pytanie i teraz z naciskiem na komunikację. No, jeżeli mówimy o niezależności, to decyzyjna niezależność. Jestem członkiem Rady Polityki Pieniężnej od 20 lat i Bułgarski Bank Centralny został stworzony w 1879 roku, więc jest tak naprawdę jednym z sześciu najstarszych europejskich banków centralnych. Natomiast nigdy nie cieszyliśmy się większą niezależnością niż wtedy, kiedy stery przejmowała Rada Polityki Pieniężnej. Także tak naprawdę Rada powiedziała nam, że spełnienie kryteriów wejścia do strefy euro to za mało. Także mamy jeszcze dodatkowe warstwy, poziomy niezależności, który rząd kształtuje, wpływa na Europejski Bank Centralny. Natomiast ramy Europejskiego Banku Centralnego i uzgodnień dotyczących euro zapewniają wolność decyzyjną, wolność w realizacji polityki, wyborze polityki, żeby stworzyć na poziomie geograficznym, gospodarczym równowagę. Natomiast to nie oznacza, że będziemy wyprzężać się z tego systemu, czy dojdzie do nierównowagi, bo to jest trochę jak mitochondrium i jego relacja z mózgiem. Tak naprawdę żadnych sygnałów nie wysyła mózg do mitochondriów, jeżeli w organizmie panuje nierównowaga, nie ma żadnych interakcji. Jakby komórka działa odrębnie od mózgu. Dobrze, przejdę teraz do Martina. Natomiast tak, łatwiej jest być niezależnym jednym z 25 rządów niż po prostu rządem niezależnym. Każdy rząd w Europie ma świadomość, że Europejski Bank Centralny jest skazany na całkowitą niezależność. Natomiast my byliśmy w bierny sposób odbiorcami polityki monetarnej, także jakby zrezygnowanie z narodowej walnuty oznaczałoby większą wolność kolektywną, dlatego że bylibyśmy w stanie niezależnie od wybranego demokratycznie rządu uczestniczyć w procesie kształtowania polityki. I teraz do Martina przechodzimy, kiedy prezydent Nixon Arturowi Bowlesowi w 70 roku przekazał nowe obowiązki, podkreślając, że będzie działał niezależnie od rządu. Natomiast podkreślił, że proszę pamiętać, że moje poglądy są zawsze słuszne.
Także to było 50 lat temu, ale Martin, wy cieszycie się niezwykłą niezależnością banków w Szwajcarii. Jesteście troszeczkę jak niezależny fundusz inwestycyjny. Macie trzyosobową radę, która no, jest rozliczana, ale to jest wymarzona robota, prawdę mówiąc, być na waszym miejscu, cieszyć się tak wielką autonomią, niezależnością. Czy to jest marzenie każdego bankowca z banku centralnego, żeby pewnego dnia obudzić się i pracować w szwajcarskim banku centralnym? Niezależność banku centralnego jest najważniejsza, żeby realizować swoje zadanie, czyli utrzymać stabilność cenową. Dlatego, że politykę mają inne cele, krótkoterminowe zyski, a nie długoterminową wypłatę. Technokraci, tak jak banki centralne, mogą lepiej sobie radzić. Ale nawet w Szwajcarii niezależność banku centralnego jest zagrożona. Przykładowo, jeżeli mieliśmy, jak mieliśmy ujemne stopy procentowe, niektórzy uważali, że było to nieuczciwe, a niektórzy politycy twierdzili, że wszystkie wpływy z ujemnych stóp procentowych powinny wejść w fundusz emerytalny. Dla niezależności banku centralnego jest to katastrofa. Dlatego, że jeżeli musimy podnieść stopy procentowe i nie będziemy mieli ujemnych, to oznacza, że nie będziemy mogli wpłacać do systemu emerytalnego, co powoduje, że system, bank centralny staje się polityczny. W tej chwili nie ma tu już tego tematu. Ale banki centralne zawsze są zagrożone i muszą zawsze bronić swojej niezależności. I teraz mamy ostatnią rundę. Profesor Glapiński pozwolił mi na wydłużenie o 5 minut naszego spotkania. Zacznę od Sandry do końca, a później do profesora Adama do Zgiera. Króciutko, jak wasze banki centralne wpłyną na stabilność Europy. I spiszę to, a za 12 miesięcy, jak nie zrealizujecie tego, to dostaniecie reprymendę ode mnie, że się pomyliliście. Sandra, jaki wpływ jest Banku Centralnego Chorwacji na stabilność euro w nadchodzących 12 miesiącach? No teraz Borys zasiada w Radzie. Wiem, że w tej chwili będzie działał bardzo ostrożnie i będzie realizował zadanie obniżenia inflacji. Będzie na pewno wspierał to. Jeżeli to nie będzie działać, no to Christine Lagarde będzie winny. A inaczej, no to będzie ze względu na wasz prezydent. Nasz wpływ będzie nieproporcjonalnie wysoki, dlatego że Litwa daje 0,6% PKB, ale mamy osobę w Radzie. Natomiast, no, żart na bok, wszyscy w Radzie gubernatorów, dyrektorów ma wyraźny cel, żeby w średnim okresie czasu osiągnąć cel inflacyjny i będą wprowadzać odpowiednie środki. Kolejną rzeczą, która jeszcze nie była omawiana, to jest CBDC. Jest to kolejny długofalowy krok w kierunku większej stabilności systemu monetarnego, czyli pieniądz cyfrowy. No tak, pieniądz cyfrowy banku centralnego, to jest ciekawego. Ilia, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, w ramach naszych uprawnień, żeby zwiększyć strefę euro. O kolejnego członka będziemy wspierać nasz rząd, również w ramach naszego umocowania, żeby rządowi pomóc. A w momencie, kiedy instytucje europejskie będą nas hamować, to nie będziemy krytykować mocno, więc no, moim zdaniem twój termin 12-miesięczny jest trochę nierealny. No tak, terminy powinny być elastyczne. Christian, będziemy dalej realizować to, co w naszej mocy.
Wydaje mi się, że 3 z 4 dużych krajach mają inflację poniżej 7%, chyba również ze względu na szoki gospodarcze. Mamy sterować popytem, ale nie podażą, a więc możemy podejmować działania niezależne i ludzie czasami będą lubić te działania, czasami nie, ale będziemy realizować nasz cel, będziemy stabilizować ekonomię, obniżać inflację, nie za wszelką cenę, ale tak zrobimy. I będziemy odgrywać tę rolę. Nie powiedzieliśmy, że zakończyliśmy zaciskanie pasa, ale musimy mieć pewność, że rynki energetyczne będą stabilne, że zima będzie ciepła. No to macie dużo roboty, no ale mamy 12 miesięcy na to. Ostatnie słowo, Sergiej. Co wy zrobicie w Szwajcarii? Będziemy cały czas dalej utrzymywać stabilną politykę w Szwajcarii, żeby zdusić inflację do naszego celu. Profesorze Glapiński, my będziemy dalej walczyć z inflacją. Będziemy dalej stabilizować polski system bankowy. I dalej będziemy współpracować z polskim rządem. Najważniejsze dla stabilności Europy jako Polacy, jako naród polski, jako kraj, będziemy cały czas wspierać Ukrainę, Bank Centralny Ukrainy i będziemy wspierać pomysł, żeby Ukrainę przyjąć w struktury Unii Europejskiej, żeby również Ukrainę przyjąć w struktury NATO. To zapewni stabilizację Europy. Bez tego będziemy zawsze zagrożeni ze strony agresora rosyjskiego. Jeżeli możecie pokazać, że Europa Środkowa Centralna, niezależnie od tego, czy są w strefie euro, czy nie, mogą zachować stabilność bardziej niż członkowie założyciele, bez niezależnej i bogatej Ukrainy nie będziemy mieli stabilności w Europie. Znamy Rosjan i wiemy, co może się stać. Duże pytanie dla ciebie, ale powiedz nam proszę, co my możemy zrobić dla was. Poza dostarczaniem broni, wydaje mi się, że my akurat nie mamy takiej mocy, ale co innego banki centralne mogłyby zrobić w uzupełnieniu znacznej pomocy, którą już i tak realizujemy ze strony Zachodu. I również jak wy wpłyniecie na stabilność. Ostatnie komentarz tuż przed rocznicą inwazji, wysłania Bidena, prezydenta Bidena do waszego kraju. No dobrze, no jeżeli chodzi o nasz wpływ, nasz wkład, myślę, że musimy dalej działać w tym samym zakresie, żeby utrzymywać stabilność Ukrainy we wrogim otoczeniu i będziemy pomagać utrzymać odporność gospodarki ukraińskiej, co zapewni zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie, a wygrana pomoże wszystkim bankom centralnym na całym świecie, w Europie, w Polsce, na całym świecie, dlatego że nasze zwycięstwo zapewni stabilność bezpieczeństwa dostaw ziarna, zbóż, roślin oleistych na całym rynku towarów. Będziemy również eliminować kryzysy migracyjne w ten sposób. Będziemy odbudowywać gospodarkę
i wyeliminujemy populizm i zagrożenie ze strony rosyjskiej. Świadomość tego, że wolny świat odpowiedział i finansowo, i militarnie, spowodował, że reżimy autorytarne nie będą atakować, innych krajów. Bardziej skoncentrują się na inwestycje w obszary cywilne, w rewolucję zieloną, co zapewni stabilność całego świata i pozwoli również na zachowanie niezależności bankom centralnym i realizację ich celów, czyli stabilności cenowej. Dlatego cały czas prosimy o ciągłą pomoc w naszej walce. I profesor Glapiński, bez bezpiecznej, stabilnej Ukrainy nie będzie stabilnej i bezpiecznej Europy. Bardzo ładnie to ująłeś. Rosja nie może pokonać Ukrainy, dlatego że wtedy będzie stanowić zagrożenie. Być może za kilka pokoleń Rosja będzie demokratyczna, ale nie w tej chwili. No i liczmy na to, że Kopernik swoim duchem patrzy na nas. Mamy przed sobą perspektywę 550 lat patrzenia, więc jest to niezła średniookresowa terminowa. Dziękuję bardzo panelistom wszystkim. Adam, który rozpoczął, Sandra, Sergiej, dziękuję bardzo. Świetne dyskusje, bardzo duża dynamika i dziękuję bardzo publiczności za uwagę. I have a small gift from Central Bank of Poland, a booklet written by Copernicus, a treatise on money. Mamy pewne upominki, monety i banknoty dla wszystkich oraz publikacje w językach angielskim, polskim. Także dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję panom prezesom banków centralnych. Dziękuję za moderację. Relearn pragmatism, David Marsh, that idea was quite useful for whole EU. Dziękujemy wszystkim gościom. Jeszcze raz. Drodzy Państwo, na tym kończymy drugi dzień pierwszego Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Kolejne obrady, wykłady nie tylko ekonomiczne jutro. Warto być z Akademią, której wsparcie zostaliśmy zapewnieni na najwyższym światowym poziomie przed chwilą przez prezesa Adama Glapińskiego. Już za moment proszę Państwa o spojrzenie na to, co jeszcze filmowo przygotował Narodowy Bank Polski. Zapraszamy jutro w wszystkich transmisjach, a kolacja dla uczestników o 20 w Jordankach. Zatem do zobaczenia jutro. Wszyscy znamy takie pojęcia jak zysk, utarg, przychód, obrót, inflacja, deflacja, usługi, towary itd. Może nie wszyscy potrafimy te pojęcia zdefiniować, dokładnie opisać ich znaczenie, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważną odgrywają rolę. Są podstawą każdej gospodarki. Dlatego Narodowy Bank Polski
chcąc podkreślić znaczenie ekonomii w naszym życiu, emituje monetę kolekcjonerską oraz banknot kolekcjonerski z wizerunkiem Mikołaja Kopernika. Pierwszy raz w historii tak piękny i tak nowoczesny banknot, całkowicie polimerowy, jak to się mówi, niemożliwy do podrobienia, zupełnie niesamowity, na skalę światową. Jest też piękna moneta, też zupełnie wyjątkowa, z dużym bursztynem wystającym po obu stronach. Bursztyny specjalnie selekcjonowane, wybrane. Jestem pewien, że też moneta, która otrzyma liczne nagrody na międzynarodowych konkursach. Jak wiedzą Państwo, często Narodowy Bank Polski dostaje takie nagrody za projekty banknotów i monet. I myślimy, że to jest ważna część naszej funkcji społecznej i naszych obowiązków społecznych. Osobiście uważam, że to, co robi Narodowy Bank Polski, jeśli chodzi właśnie o emisję takich pamiątkowych banknotów czy monet, ma niezwykłe znaczenie. To nie jest tylko sprawa atrakcji dla kolekcjonerów. Te emisje, ja osobiście uważam, one mają też bardzo ważny kontekst ekonomiczny. To znaczy one też jakby pokazują potrzebę suwerenności naszej waluty, naszej polskiej waluty. Mikołaj Kopernik bardzo mocno to akcentował. Wtedy mówił o potrzebie stosowania jednej waluty w obszarze jednorodnym, czyli podobnym, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. Parlament ogłosił ten rok jako rok kopernikański. Rocznica 550 urodzin Mikołaja Kopernika. A naszym skromnym, czy też bardzo ambitnym zamiarem jest, żeby każdy Polak wiedział, że Mikołaj Kopernik nie tylko wstrzymał słońce, ruszył ziemię, Polski zrodziło go plemię, ale także, że był wybitnym ekonomistą, jednym z najwybitniejszych ekonomistów swoich czasów. Tak, to nie pomyłka. Nasz genialny astronom był także wybitnym ekonomistą. Nie tylko zatrzymał słońce i ruszył ziemię, ale także próbował zatrzymać psucie się pieniądza, czyli inflację, która w jego czasach była prawdziwą zmorą. Co prawda w tym okresie Europa przeżywała prawdziwy rozkwit gospodarczy, zwiększyła się wydajność w rolnictwie, rozwijało się rzemiosło i handel, a dzięki odkryciom geograficznym na stary kontynent napływały duże ilości kruszców, zwłaszcza złota. Wbrew pozorom, to sytuacja gospodarcza wcale nie była ciekawa. Otóż w Polsce istniała galopująca inflacja. I ta inflacja z jednej strony była spowodowana wielkimi odkryciami geograficznymi, gdzie do Europy napływało masa kruszców z Ameryki, które przewozili Hiszpanię, złota i srebra. Dwa, wojnami religijnymi spowodowanymi reformacją. Wojna XIII-letnia, która zakończyła się w 1466 roku, tak naprawdę spowodowała, że Polska stanęła na skraju bankructwa finansowego. Ratowano się w sposób charakterystyczny dla każdej epoki historycznej, czyli coraz bardziej psuto monetę. Polska moneta zawierała coraz mniej srebra. W efekcie, za czasów panowania Jana Olbrachta, który zaczął panować w 1492 roku, szlachta prosiła króla, by dalej nie psuł monety, bo nie można prowadzić żadnych interesów. Coś trzeba było zrobić, no i faktycznie następcy Jana Olbrachta zaczęli się mierzyć z tym tematem. Kwestia reformy monetarnej na początku XVI wieku stawała się sprawą zasadniczej wagi. Domagały się tego sejmiki, domagały się tego sejmy. Oczywiście nie było pełnej zgody co do tego, w jakim kierunku ma być ta reforma. Ona dotyczyła kwestii dość szczegółowych. Natomiast świadomość, iż uporządkować system monetarny należy, była powszechna. Tego domagali się zarówno producenci rolni, jak i domagali się mieszczanie, czyli kupcy. Mikołaj Kopernik, jako administrator kapituły warmińskiej na zamku w Olsztynie, gdzie zresztą przygotowywał pierwszą redakcję swojego traktatu ekonomicznego o pieniądzu, prowadził w ramach swoich obowiązków liczne transakcje finansowe. W tym przyjmował od sołtysów 119 wsi czynsz za dzierżawę.
Opłata była stała, ale pieniądze, które przynosili chłopi, były z coraz mniejszą zawartością srebra, a więc o niższej wartości. Szybko też okazało się, że za nie można kupić dużo mniej produktów niż wcześniej i to mimo, że ich cena nie zmieniła się. Zjawisko psucia pieniądza jest równie stare jak sam pieniądz. Po prostu, jeżeli będziemy obniżali wartość srebra czy złota, wartość kruszcu w monecie, to były czasy przecież monet, nie było pieniędzy papierowych, to w tym momencie zyska ten, kto fałszuje. Bowiem wprowadza do obiegu fałszywe monety o mniejszej zawartości kruszcu, a w zamian pobiera z tego rynku monety o wyższej zawartości kruszcu. Pieniądz w owym czasie to jest pieniądz kruszcowy, tak? Czyli ten, który zawiera srebro. To jest również forma podatku. Jeśli emitent zaniża zawartość srebra, to znaczy, że z tej samej ilości srebra można wybić więcej monet. Nic zatem dziwnego, że kryzys monetarny w Prusach mocno martwił naszego uczonego. Wszak pełnił funkcję administratora dóbr wspólnych w komornictwie olsztyńskim i pieniężeńskim, a wciąż spadająca wartość pieniądza utrudniała mu rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Kryzys był naprawdę poważny. Do tego stopnia, że naprawa systemu monetarnego stała się przedmiotem obrad zjazdów Stanów Pruskich, a samemu Kopernikowi zlecono przedstawienie uwag o stosunkach monetarnych na piśmie. Uczony przystąpił do pracy, przyglądając się dokładnie zjawisku inflacji, a w zasadzie szerzej problematyce pieniądza w całości. W roku 1517 powstała pierwsza wersja traktatu Rozmyślania o reformie monetarnej Prus Królewskich, w których Kopernik zawarł główne myśli dotyczące swojej teorii pieniądza, jak również wyjaśniał przyczyny spadku jego wartości oraz proponował, jak go wzmocnić. W traktacie Kopernika najważniejsze było to, że pieniądz dobry nie ma szans, jeżeli stanie do rywalizacji z pieniądzem słabszym. Teoria, że gorszy pieniądz wypiera z rynku lepszy, w praktyce oznaczała, że z rynku zniknie pieniądz o wyższej zawartości kruszcu, który nominalnie ma taką samą wartość jak ten pieniądz o niższej zawartości. Kopernik, przygotowując ten traktat, przeprowadził dość wnikliwe badania historyczne i badania gospodarcze. I Kopernik twierdzi, iż gospodarka, by się rozwijać, potrzebuje zdrowego pieniądza. W tych czasach zdecydowana większość ludzi była niepiśmienna. Człowiek wykształcony należał do absolutnej elity. Edukacja była bardzo droga. Na studia, zwłaszcza zagraniczne, mogli pozwolić sobie tylko nieliczni, dzieci bogatych mieszczan i szlachty, arystokraci i krewni wysokich dostojników kościelnych. W odróżnieniu jednak od czasów nam współczesnych, nie skupiano się na jednej dziedzinie, a wręcz odwrotnie. Starano się o jak najszerszą edukację. Wynikało to z czystego pragmatyzmu. Tak wszechstronnie wykształcony młody człowiek mógł wtedy liczyć na różnorakie stanowiska. Z drugiej strony uważano, że tak droga inwestycja w jednego człowieka musiała nieść korzyść dla szerszego ogółu. Słowem, inwestycja musiała być opłacalna i zwrócić się wielokrotnie. Dość wcześnie umiera ojciec Mikołaja Kopernika. Opiekę nad siostrzeńcem obejmuje jego wuj, biskup warmiński Łukasz Wacenrode. Kopernik podejmuje studia w Krakowie, kontynuuje je w Italii. I to są studia prawnicze. Kopernik jest prawnikiem. Kopernik jest przygotowywany do pracy, czy przygotowuje się do pracy w administracji, do pracy dyplomatycznej. Studiuje również medycynę. Kopernik rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim w czasach, kiedy ten uniwersytet był jedną z lepszych europejskich uczelni, w której na bardzo wysokim poziomie stały nauki przyrodnicze. To prawdopodobnie był impuls, który skierował zainteresowania Kopernika w stronę astronomii.
Kopernik przekładał na łacinę greckich poetów. Pierwsza publikacja Kopernika to są przekłady poezji greckiej na łacinę. Kopernik w pierwszym okresie życia zawodowego, można powiedzieć po ukończeniu studiów, należy do wąskiego kręgu najbliższych współpracowników biskupa warmińskiego, który odgrywa dużą rolę w polityce nie tylko Prus królewskich, ale również w polityce polskiej. Kopernik na przykład był świadkiem koronacji Zygmunta Starego. Kopernik jako administrator miał za zadanie przygotować i zaopatrzyć twierdze warmińskie na wypadek konfliktu zbrojnego z zakonem krzyżackim, który nie pogodził się z utratą dostępu do morza, tak, i tych wpływów, które mógłby czerpać. Zakon dąży do odzyskania panowania nad dolnym biegiem Wisły. Kopernik odegrał olbrzymią rolę w ostatniej wojnie pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim, która zakończyła się hołdem pruskim. Kopernik siedzi na cokole przed siedzibą Polskiej Akademii Nauk. To jest ważna postać, która wskazuje, iż Polacy są nie tylko wodzami czy wojownikami, tak, ale również mają pewne zasługi dla świata, jeśli chodzi o badania. W związku z przypadającą 2023 roku 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika Narodowy Bank Polski emituje monetę kolekcjonerską oraz banknot kolekcjonerski z wizerunkiem Mikołaja Kopernika. Banknot kolekcjonerski Mikołaj Kopernik został wykonany w technice polimerowej. Łączy w sobie elementy ikonograficzne oraz najnowocześniejsze techniki produkcji banknotów, w tym unikalne zabezpieczenia. Kolekcjonerzy docenią zapewne użyte po raz pierwszy w Polsce technikę w postaci elementów ruchu i obrazu 3D. Na przedniej stronie banknotu uwidoczniono portret astronoma, najbardziej popularny tak zwany toruński portret Mikołaja Kopernika oraz elementy układu heliocentrycznego planet. Na odwrotnej stronie widzimy monety z okresu prac Mikołaja Kopernika, a także cytat z najbardziej znanego jego dzieła o obrotach. Dodatkowo elementy architektury, w tym kapituła Zamku Olsztyńskiego. Rewers monety Mikołaj Kopernik przedstawia wizerunek astronoma wykonany na podstawie pomnika znajdującego się w Warszawie przy krakowskim Przedmieściu. Natomiast na odwrotnej stronie monety, obok godła państwowego, widzimy układ słoneczny, a także cytat z najbardziej znanego przełomowego dzieła astronoma o obrotach. W tym roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, wybitnego astronoma, twórcy teorii heliocentrycznej, lekarza i ekonomisty, autora jednej z wersji prawa rządzącego obiegiem pieniądza. Z tej okazji Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu kolekcjonerski banknot polimerowy o nominale 20 zł oraz srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 50 zł Mikołaj Kopernik. Banknot i moneta do nabycia od 9 lutego w oddziałach okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym kolekcjoner.nbp.pl.